changing the seasons, a change in the wind. When you meet that person, you'll know what is meant by that. Where have you been hiding? So glad that I found someone to circle all the planets around Życie regionu toczy się w rytmie bijącego serca. Gmina Polkowice. Serce Zagłębia Miedziowego.
serdecznie na finale Pucharu Polski w okręgu Legnicki, gdzie Górnik Polkowice podejmuje Miedź 2 Legnica, czyli obrońcę tytułu nie tylko na szczeblu podokręgu Legnicy, ale także na szczeblu wojewódzkim. No tutaj w tym momencie można wspomnieć poprzedni finał Pucharu Polski na szczeblu okręgowym, gdy Miedź 2 Legnica mierzyła się z Miedzią 3 Legnica. Tak jest. Wtedy w sposób pewny pokonała swoich młodszych kolegów 5-0, no i teraz Miedzianka po raz kolejny staje przed szansą na obrony kontra Polkowice. No, dawno niewidziany zespół w okręgowym Pucharze Polski, bo przypomnijmy, że drużyny występujące na szczeblu centralnym nie występują w okręgowym, tylko mają zapewniony udział na szczeblu krajowym. Tak, powiedziałem o tym, że Górnik Polkowice podejmuje, ale tak naprawdę w roli gospodarza występuje dzisiaj zespół rezerw Miedzi Legnica, który w tym momencie w strojach niebieskich wychodzi na boisko, wyprowadzany przez legendarnego kapitana tego zespołu, Marcina Garucha. No, Marcin jeszcze tam pomachał, pewnie ktoś z rodziny jest obecny na tym meczu. Marcin był jedną z gwiazd finału Dolnośląskiego Pucharu Polski, który to spowodował, że ta drużyna zakwalifikowała się do rozgrywek Pucharu Polski w sezonie 2023-2024, aby później jeszcze wygrać w meczu półfinałowym i finałowym, gdzie będą rywalizować drużyny z czterech okręgów, które mamy na Dolnym Śląsku, w rywalizacji o to, która z nich awansuje do szczebla centralnego. Dokładnie, ta rywalizacja w pozostałych strefach jeszcze jest na fazie. Inaugurujemy nowy rok pierwszym oficjalnym meczem najważniejszym, jeśli chodzi o strefę, czyli z finałem Pucharu Polski. To na pewno ułatwi zarówno jednemu, jak i drugiemu walkę w rundzie wiosennej i będzie takim decydującym sprawdzianem przed startem ligi, bo przypomnijmy, że Polkowiczanie już za tydzień rozpoczną zmagania w trzeciej, a mieć tydzień później w czwartej, której walczy o ten powrót do rozgrywek trzecioligowych. Tak, koleje Dolnośląskie, czwarta liga startuje już za dwa tygodnie. Oczywiście transmisje z tych meczów będą również Państwo mogli śledzić w internecie. Całkiem spora grupka kibiców pojawiła się. Warunki do grania w piłkę fenomenalne na ostatnie miesiące. Było dużo chłodniej niż tutaj, troszeczkę wieje. Na obiekcie w Polkowicach widzą Państwo sztuczną murawę. To jest boczna płyta od stadionu przy ulicy Kopalnianej. Ona się bardziej znajduje przy ulicy Ogrodowej. Jeżeli jeżdżą Państwo tak zwaną starą trójką krajową, to mogą Państwo sobie ten obiekt czasami zobaczyć w Polkowicach. W dzisiejszym meczu wystąpił w następującym składzie: w bramce obronny to Bogacz, Magdziak, Łazarz i Fryzowicz, pomoc Szymon Drewniak, Bildkin, Baranowski, Bajerski, operować między linią o pomocy, a ataku będzie Ryś, a w napadzie Szuszkiewicz. Trenerem zespołu jest Enklej Dobi. Natomiast Miedź Legnica, jak mówiłem, formalnie gospodarz, ale Państwo pozwolą, że nie będzie. Lewandowski, Józefiak, Żakowski i Leonczyk, to jest blok obronny. W Czorni i w ataku Skrzypczak, Stępień. Miedź powinna występować w takim... Kibiców, Adrian Strzechowski, dwóch młodych sędziów, kolegów sędziów Legnica, nawraca i przyzwyczaił nas już wszystkich, że w środowisku ma ksywę ojciec, on jest tym pierwszym wychowującym poszczególnych młodych sędziów. Widzimy na trybunach choćby dwóch jego podopiecznych wcześniejszych, a obecnie już sędziów czwartoligowych jest Kajetan Kasprzyk, jest także Amadeusz Opaliński na trybunach, widzę ich naprzeciwko nas, więc tutaj na pewno odcinek, popularnie na niego wszyscy mówią, tych młodych potrafi wychowywać i radzi sobie z tym bardzo dobrze. Jak tu wspomniałeś o pierwszoligowych Legniczanach, na bardzo dobrych nastrojach, można powiedzieć, wczoraj wygrana z Polonią Warszawa 2-1, pomimo że podopieczni trenera Belli przegrywali w tym meczu, ostatecznie udało im się odwrócić losy meczu i bardzo... ...ligi, ale jednak tam w rozgrywkach rekord Bielko-Biała i prowadzi już przed tą wiosenną rundą 14 lub 13, proszę wybaczyć, bo nie pamiętam, punktami przed Górnikiem Polkowice. 13, tak, więc będzie ten powrót dla Polkowicza na szczebel centralny bardzo trudny. Polkowicza nie grają w lidze trzeciej, a więc jednej z czterech grup w Polsce i rywalizują między innymi z drużynami śląskimi, a jak wiemy, też trzecia liga ma troszeczkę różny poziom w poszczególnych regionach Polski, jednak ta grupa trzecia, wydaje mi się, której rywalizuje Górnik Polkowice, najmocniejszą ze wszystkich czterech grup. Jeśli chodzi także o dzisiejszy mecz, tutaj można powiedzieć, że dwaj trenerzy różnego pokolenia, doświadczony już szkoleniowiec, Enklej Dobi na ławce trenerskiej Górnika Polkowice, były trener m.in. Widzewa Łódź, więc tutaj naprawdę
No, trener, który wywalczył awans z Górnikiem do drugiej ligi. Tak jest, pamiętny, Bogacz bardzo ładnie przechwyt. Tutaj zobaczmy, bo próbuje tutaj się przepychał z jeden z grający z numerem 28, młody Baranowski, ale... A po drugiej stronie, wracając do mojego, po drugiej stronie jakiś ślanie najmłodszy trener, jeśli chodzi o czwartą ligę, Łukasz Buliński, bodajże rocznik 99, więc jest młody szkoleniowiec. Nomen omen, asystent w reprezentacji UEFA Regions Cup od tego sezonu, więc no, jeden z trójki trenerów, którzy prowadzą naszą kadrę Dolnego Śląska. Obych prowadził po kolei tytuł mistrza Polski, a właśnie mistrzostwa Europy wspólnie z Jackiem Kołodziejczykiem, Jackiem Kanasem i Jarkiem Kraczykiem. No to oni odpowiadają w tej edycji na naszą reprezentację. Ale może przejdźmy bardziej do tego. Dobra. Nie wystarczy tego. Adam, co transmisję, po prostu UEFA Regions Cup zawsze musi wspomnieć, ilekroć komentujemy mecze, to ten temat się pojawia, co oczywiście bardzo nas cieszy, Adam. Ja też muszę powiedzieć, że chyba nasz wspólny trzeci mecz już w ostatnim czasie i w trzecim meczu Marcin Nowraca jest sędzią, jeśli się nie mylę, więc naprawdę są nominowani. Czyli dostajemy tak naprawdę mecze do zadania specjalne, bo Marcin jest specjalistą tak. Od tych starć, no, tych najważniejszych, tych, których no, po prostu nie ma marginesu na jakiś błąd, jeśli chodzi o także decyzje sędziowskie, więc to jest sprawdzony, no, na pewno czołowy, jeśli nie najlepszy arbiter w naszym regionie i myślę, że też jeden z najlepszych na Dolnym Śląsku tutaj. No, jeśli miałbym powiedzieć ilość skarg, na które trafiają, to na Marcina, no, jeśli to się zdarza, to naprawdę bardzo, bardzo rzadko, a jeśli już to są jakieś pretensje, to bardzo proste, jakieś tam mało ważne błędy, nigdy kluczowe, więc tutaj jeśli chodzi o tę kwestię, to jestem bardzo spokojny na boisku. No, widzimy, no, w teorii przynajmniej, no, faworytem tego spotkania powinni być trzecioligowi polkowiczanie, którzy, no, nabrali wiatru w żagle po powrocie do klubu, tak jak wspomniałem, trenera Klejda Dobiego za jego kadencji. Bilans to jest 6-3-3, ale te porażki to są zawsze takie niewygodne, można powiedzieć, mecze. No to są rezerwy Górnika Zabrze, rezerwy Rakowa Częstochowa, czyli rezerwy ekstraklasowych zespołów. No i Karkonosze Jelenia Góra, które, no, fenomenalne. Beniaminek w trzeciej lidze, który pokazał, że naprawdę z bardzo dobrej strony, więc to są jedyne trzy porażki, no, za kadencji trenera Dobiego, bo wcześniej jeszcze, gdy szkoleniowcem Górnika na początku rundy był Michał Kowel, to były porażki między innymi z Unią Turza Śląska i LKS-em Goczałkowice. No tam Fryzowicz nie poradził sobie w narożniku boiska, wybijał Garuch dużo mocniejszym pressingiem w tych pierwszych minutach. Grają piłkarze z Polkowic, będzie teraz szansa. Skrzypczak nie opanował jednak tej piłki, poradzili sobie z nim defensorzy Górnika Polkowice, ale jeszcze jest szansa przed Miedzią. Zobaczmy, bo Skrzypczak teraz ładnie holuje piłkę, idzie wzdłuż boiska, ale jednak niecelne podanie do Zaleskiego na skrzydło i już Szuszkiewicz, no, Polkowice. Dobrze, teraz lewą stroną Baranowski, ale jednak nie zdąży. Uprzedzony w tej sytuacji przez Żakowskiego i spokojnie od własnej bramki. Bramkarz Miedzi, Polkowice, to taka mieszanka rutyny z młodością. Bardzo młodzi zawodnicy, jak chociażby Baranowski, Bajerski, a jednocześnie Szuszkiewicz bardzo doświadczony. Szymon Drewniak przecież, można by powiedzieć, legenda Akademii Lecha Poznań, ale to mam nadzieję, że już tutaj w Polkowicach bardziej patrzą przez pryzmat jego umiejętności piłkarskich niż swego czasu wystąpień dość popularnych. Jak fatalny błąd jest Skrzypczak. Skrzypczak szuka w polu karnym kolegi, będzie oddanie strzału, jest 1-0! Miedź Legnica prowadzi z Górnikiem Polkowice. Fenomenalnie zaczęli ten mecz piłkarze z Legnicy. No, Skrzypczak wykorzystał ten błąd obrońcy, skierował piłkę do swojego kolegi, który strzelił tę bramkę, a strzelił ją grający z numerem 19, jeśli się nie mylę, Zalewski. Miedź Legnica dość niespodziewanie wychodzi na prowadzenie w tym meczu. No właśnie, ale to można powiedzieć, że to jest to, na co musieliśmy i chcieliśmy czekać. No tutaj czekaliśmy na to, bo to otwarcie meczu bardzo szybkie zawsze nam pomaga w tym, że ten mecz musi się nakręcić. To widzimy już pierwsze uwagi trenera Dobiego, który, no, widzimy, na pewno nie jest zadowolony z tego otwarcia tego meczu, bo bardzo szybko strzelona bramka przez rezerwy Miedzi. No i na pewno stawiają ją w dość komfortowej sytuacji przed kolejnymi minutami, ale to jest dopiero początek meczu. No, Polkowiczanie już pokazali wielokrotnie, że tutaj, no, oni potrafią radzić sobie w tym aspekcie, no ale zobaczymy. No, teraz duża gdzieś nadzieja w tych doświadczonych zawodnikach. Wspomniałeś choćby o Mariuszu Szuszkiewiczu, tutaj, no, taki ciekawy pojedynek. Pamiętam czasy, to bodajże sezon 2009-2010. Młoda ekstraklasa Zagłębia Lubin, Mariusz Szuszkiewicz walczący o miejsce w składzie z Skrzypczakiem, który obecnie gra
w rezerwach Miedzi. No, obydwaj napastnicy wtedy w młodej ekstraklasie blisko 15 lat temu walczyli o miejsce. Teraz walczą naprzeciwko siebie w dwóch tutaj klubach finału Puchar Polski, ale to też fajnie. Tacy zawodnicy na pewno w takich zespołach rezerw Miedzi, czy także nawet trzecioligowe Polkowice są bardzo potrzebni. Oni tutaj muszą wprowadzać ten spokój i no mówię, w takich sytuacjach, jak tutaj mamy szybkie otwarcie, no ci doświadczeni na pewno będą odgrywali kluczową rolę. No tak, na Zagłębiu Miedziowym mamy bardzo duże, mocne marki piłkarskie, Zagłębie Lubin ekstraklasowe, Miedź Legnica, która w ostatnich latach właśnie gdzieś między ekstraklasą a pierwszą ligą operuje, Chrobry Głogów, Górnik Polkowice, naprawdę tutaj w okręgu legnickim sporo solidnej piłki, a przecież właśnie kluby takie jak Chrobry Głogów, Górnik Polkowice, czy jeszcze zespoły grające w niższych ligach, to jest idealne miejsce do tego, żeby ci zawodnicy chociażby z Akademii Zagłębia Lubin mieli gdzie się ogrywać. No, Polkowiczanie, jak widzą Państwo, w dużo mocniejszym pressingu, mieć dużo spokojniej w obronie, ale to przecież jest dopiero początek spotkania. Marcin Garuch, legenda Miedzi, dobrze, Drewniak nie dał rady go zatrzymać, wyprzedza w tej sytuacji skutecznie grający z numerem 14 Bogacz, ale mocno presowany jednak teraz i będą Polkowiczanie z nawiec autu na wysokości własnego pola karnego. Ale patrząc przez sparingi, które odgrywały rezerwy Miedzi, można było się spodziewać, że to jest zespół bardzo dobrze przygotowany. Widać było praktycznie w każdym meczu bardzo dobre wyniki i to było, ale teraz widzimy, że Polkowiczanie wychodzą z szansą. No, dobra chyba, piłka w kierunku Baranowskiego. Nie wiem, czy wręcz nie za mocno, bo można Troszeczkę. Było to delikatnie lżej. Wtedy nie byłby tak wyrzucony, ale wciąż widzimy no, sporo wolnego miejsca mają Polkowiczanie. Jest oddany strzał, ręce za plecami. Bardzo mądrze zachowują się obrońcy Miedzi w tej sytuacji. Będzie zamieszanie, ale Szuszkiewicz nie doszedł do tej piłki i skutecznie wybije ją piłkarze Miedzi Legnica. No proszę pamiętać, że Polkowiczanie spadli z drugiej do trzeciej ligi, ale przecież rezerwy Miedzi rok temu grały w trzeciej lidze. Spadły do na piąty poziom rozgrywkowy. A to właśnie teraz Miedź jest za plecami Słowenii na Wolibusz. Może za sekundę, bo zobaczymy tutaj dobra piłka, ale niestety wyrzucająca z pola karnego Baranowskiego, Bajerskiego, przepraszam. Próbują tam dalej przejąć to Polkowiczanie. Będzie błąd po stronie Miedzi. Nie, jednak jeden z kolegów pomógł obrońcy i Skrzypczak już próbuje przyciągnąć. Jest przechwyt. Będzie strzał? Nie, uspokajają. No próbują jednak po ziemi grać. Nie ma strzałów z dystansu. Bardzo dobra sytuacja teraz przed Baranowskim. Do Ryzowicza i będzie rzut rożny dla zespołu z Polkowic. Tak jak mówiłem, Miedź Legnica za plecami. Słowianin na Wolibusz w kolejach dolnośląskich w czwartej lidze. Tam różnica punktowa wynosi 3, jeśli się nie mylę. 3 punkty, ale w swoim Wolibusz ma zaległy mecz, który tak będą dzisiaj rozegrać dzisiaj o godzinie 20 w Strzygomiu z Łomnicą, więc tutaj wydaje się, że tych punktów w teorii, przynajmniej biorąc pod uwagę poziomy sportowe zespołów jesienią, no to nie powinno być niespodzianek. Wtedy 6 punktów przewagi, no ale no wydaje się właśnie, tak jak wspomniałem wcześniej, te mecze sparingowe przed rundą wesoną pokazują, że to właśnie Miedź powinna być chyba głównym rywalem, głównym przeciwnikiem Słowenii na Wolibusz, no w walce o awans do trzeciej ligi. No i to na pewno zapowiada nam spore emocje, jeśli chodzi o ten sezon. Zresztą, tak jak wspomniałem wcześniej, Skrzypczak, no to jest jeden z czołowych strzelców na tym szczeblu rozgrywkowym, bodaj trzeci lub czwarty snajper koleje dolnośląskie czwartej ligi, 13 bramek w rundzie wiosennej, na pewno spora ilość tych goli i tutaj pokazuje po raz kolejny, że jest napastnikiem, który tą ligę na pewno przerasta, a też był ściągany po to właśnie, żeby drużyna no, wróciła do tej trzeciej ligi i tutaj walczyła o te wyższe cele. Wiemy, że w Legnicy no, buduje się naprawdę wszystkie boiska treningowe przy ulicy Świerkowej. No, ta baza jest też po to, żeby no, te drużyny grały na jak najwyższej możliwej lidze. No, Miedź Legnica, rezerwy Miedź Legnica będą największym rywalem Słowenii na Wolibusz. Adam Michalik już jest skreślony zarówno w Oławie, jak i w Sułowie po tym zdaniu. Oczywiście. Całe szczęście jestem dyrektorem biura w Legnicy, więc no, nie odpowiadam za prowadzenie rozgrywek kolejnej czwartej ligi, no ale wydaje się, że tutaj naprawdę uśmiechamy się, oczywiście. A wracając do dzisiejszego meczu, tak wspomniałem, Górnik Polkowice dawno niewidziany, jeśli chodzi o kręgowy Puchar Polski. No a nawet gdy był wcześniej, grał w tych rozgrywkach, no to te ostatnie sezony no, nie zaliczał do zbyt udanych. Po raz ostatni Polkowiczanie grali w sezonie 18-19, wtedy w półfinale Pucharu Polski. Porażka
karnych Zagłębia Lubin i w formie ciekawostki wtedy powiem, że bramkę dla Zagłębia zdobył Jakub Ryś, grający dzisiaj w barwach Górnika Polkowice. Tak, nie widać, wtedy. To pierwszy raz, kiedy użyliśmy tego nazwiska, ale w wymiarze historycznym, a nie tego meczu. Oczywiście trener Dobi chciałby, żebyśmy mówili tylko w wymiarze tego meczu. Dużo bardziej widoczni są właśnie Bajerski, chociażby i Kicieli dwaj skrzydłowi. Był faul w tej sytuacji, Marcin Nowracaj każe wrócić kilka metrów, wcześniej był faulowany Bajerskim, gdzieś na wysokości linii środkowej boiska i wznawiają piłkarze Górnika Polkowice. No chcą grać w przyszłym roku w rozgrywkach Pucharu Polski, przepraszam, w przyszłym sezonie, no to będzie się odbywać jeszcze w 2024 roku, no muszę się przyzwyczaić, że już wiosna przyszła, Adamie, to jest ten piękny okres, ale widzą Państwo. Ale można powiedzieć, że ten finał Pucharu Polski, no wpasował się tą wiosenną aurę, no bo dzisiaj taki piękny dzień wiosenny, który typowo no też nastrajać może, no już przygotowywać do tych wiosennych zmagań, no przed nami na pewno ciężka runda, szczególnie dla czwartoligowców, no 17 kolejek, dodatkowo później baraże, 4 mecze barażowe, przypomnijmy, że wszystkie mecze barażowe oraz finały okręgowych Puchary Polskich, półfinały wojewódzkich i finał wojewódzki, no dzięki naszej współpracy z P4P będzie transmitowane na naszym kanale, więc już teraz zapraszamy także na pozostałe mecze i też nie tylko te transmitowane u nas, ale także na kanale naszego partnera. Tak jest, na kanale Players for Players mogą Państwo oglądać bardzo dużo meczów na żywo ze wszystkich rozgrywek, które odbywają się na Dolnym Śląsku. Zobaczymy, Skrzypczak był faulowany, w tej sytuacji będzie kartka, czy sędzia Nawracaj tak jest, ukarał żółtym kartonikiem jednego ze środkowych obrońców Górnika Polkowice, wydaje mi się, że to Magdziarz, ale jeszcze, tak to Magdziak. Będzie Magdziak, przepraszam, odwrócił się, jest, chociaż nie, to chyba grający z numerem 8 środkowy pomocnik, jeśli się nie mylę, zaraz zobaczymy. Bildkim, z tego co widziałem, zobaczył tę kartkę za faul na Skrzypczaku, Marcin Garuch jest... Jeszcze inną koncepcję przedstawił speaker, że kartkę otrzymał Karol Fryzowicz, a więc prawy obrońca Górnika Polkowice, Janek Wierzbicki, legniszanin, jest speakerem na meczu Górnika Polkowice, pracownikiem klubu, też przez wiele lat w mediach pracował, ale skoncentrujmy się na tym, co zrobią piłkarze. Myślę, że Janek jest tak samo długo w Górniku, jak i Karol, można powiedzieć, od bardzo, bardzo wielu lat. To prawda, nie wyszło to dośrodkowanie Marcinowi Garuchowi, kapitanowi, legendzie Miedzi Legnica, który praktycznie całą swoją sportową karierę spędził w tym klubie z drobnym epizodem w Czarnogórze. Fryzowicz próbuje rozgrywać skrzydłem z Baranowskim, ale przyjmują piłkę, że Miedzi orientują się w tym wszystkim. Dobrze aktywnie oni w momencie, kiedy przyjmują piłkę, nie są z niej zbyt długo. Zobaczmy, bo będzie zbiórka, ale skutecznie w tej sytuacji wybijał Fryzowicz, bo próbował ten strzał do bramki skierować Stępień, drugi z napastników Miedzi Legnica. Bardzo był bliski tego, żeby taką koszkarską czy piłkarską zbiórkę po tym rykoszecie piłki do niej sięgnąć, ale będą mieli tylko okazję z narożnika boiska. Kieruje się w tamtą stronę Żakowski i to on będzie dośrodkowywać. Spora liczba piłkarzy Miedzi Legnica w polu karnym z bramki strzeżonej przez niezgodę. Ale niezgoda sięgnął. Ten rosły młody bramkarz, tutaj nie przeszkadzali mu w wybiciu, już kontra z drugiej strony. Nie będzie okazja dwóch na dwóch, ale nie opanował tej piłki Ryś w tej sytuacji. Nie udało się wykorzystać tego, że zbyt mało było zawodników Miedzi w obronie. Dobra, w tym momencie interwencja. Tak jest i grają. Powstrzymał ona Miedzi. Fajny nam się ten mecz rozkręca. Zaczyna być to tempo, którego oczekujemy od tego spotkania. Nic nie wyszło i teraz pokazuje jednak sędzia, że out, będą wznawiać piłkarze Miedzi. Ja mam takie wrażenie trochę, że Polkowice starają się prowadzić tą grę, a Miedzi, jeśli już wychodzi z akcją, to jest naprawdę bardzo groźna pod bramką bramkarza Górnika. Teraz widzimy, że Bilokin bodajże faulował. Bildkin, tak. Zawodnik, też ciekawa historia. W sezonie, w którym Górnik występował w drugiej lidze, zawodnik przyszedł na testy z Prochowiczanki Prochowice, czwartoligowej Prochowiczanki Prochowice. Wcześniej występował na szczeblu centralnym na Ukrainie, no z wiadomych powodów no, przyjechał wtedy do Polski i tutaj znalazł się najpierw w A-klasowej Lubiatowiance Lubiatów, z której odszedł do Prochowic, a potem miał okazję występować na szczeblu E-winner drugiej ligi.
barwach Polkowic i teraz pozostał już na stałe w klubie Polkowic. Pod słońce zerkał Józef, jak teraz faulowany wcześniej, kiedy próbował sięgnąć tę wysoką piłkę, no musiał troszeczkę przysłonić sobie słońce, żeby widzieć, gdzie w ogóle futbolówka ta wysoko zawieszona się znajduje. Mamy bardzo ładne warunki. Nie jest to pierwszy mecz na Dolnym Śląsku w oficjalnych rozgrywkach, bo o 12 zaczął się, tak jak wspominałeś, półfinał w okręgu jeleniogórskim, więc to jest drugi, tak, oficjalny mecz na Dolnym Śląsku w 2024 roku w rozgrywkach regionalnych, bo oczywiście chociażby Zagłębie Lubin czy Miedź Legnica już rywalizowały w tym roku. A tak jak wspomniałem, dzisiejszy czeka raz o godzinie 20 starcie Słowenia Wolibórz z KS Łomnica. No spotkanie z Trzegomią, no jeszcze warunki zarówno w Woliborze, jak i w Łomnicy, no byłyby na pewno ciężkie. No wiem, jakie to są regiony, tam troszeczkę dłużej trzeba dochodzić do tego, ale widzimy teraz kolejna akcja, grający z numerem 17 zawodnik Mariusz Szuszkiewicz, bodajże. Tak, Szuszkiewicz tutaj nie dał rady pokonać się w tym pojedynku Józef Jaka i spokojnie od własnej bramki wznowi bramkarz Miedzi Legnica. Prawie ponad 18 minut gramy w Polkowicach. Dobra intensywność tego spotkania. Sporo się dzieje na boisku. Troszeczkę jeszcze brakuje tych strzałów, chociaż myślę, że z każdą minutą coraz mocniej będą naciskać na bramkę Miedzi. Piłkarze Górnika, widzą Państwo ten wysoki pressing. Skrzypczak na własnej połowie. Nie był faulowany tutaj zdaniem sędziego. Dają radę wyjść spod tego presu piłkarze Miedzi. Przerzucają tę piłkę na lewą stronę całkiem skutecznie, ale jednak jest przechwyt Drewniaka. I zobaczmy, jest Ryś, czy znajdzie on kogoś z przodu, czy jednak robi rundkę do tyłu, do przodu, szuka po skrzydle Fryzowicz, jest już tutaj Baranowski. Baranowski, no podobają mi się te skrzydła w Górniku Polkowice, Baranowski z Oszuszkiewicza, jeszcze raz Baranowski, ale skutecznie wybijali. Obrońcy Miedzi będzie tylko rzut roczny dla Górnika Polkowice. Panie, ale widać to, że Górnik chce bardzo grać w piłkę, próbuje konstruować te akcje raz z jednej, raz z drugiej strony, spora wymienność. Widzimy, że ten w teorii przynajmniej jeden napastnik, Mariusz Szuszkiewicz, też lubi zejść do boku, wtedy miejsce z przodu zajmują inni zawodnicy, więc widać, że Górnik jest naprawdę przygotowany dobrze do tego sezonu. Panie Rysia, po raz kolejny zbyt nisko bita piłka i spokojnie sobie z nią radzą zawodnicy Miedzi. Jest Marcin Karuch. Na desancie, no nie ma co się dziwić, jeśli chodzi o te rzuty rożne, że to Marcin właśnie doświadczony zawodnik, który z przodu. Był faul, dobra decyzja, pokazuje sędzia, nawracaj do swojego asystenta. Tak, no ale jeżeli tak będzie bić te piłki Ryś z rzutu rożnego, to i Marcin Garuch by się przydał w polu karnym, bo na razie na trzy dośrodkowania trzy razy bardzo nieudane, zbyt nisko zawieszone te piłki. Może będzie łatwiej jednak z jakiejś akcji, którą teraz już zaczynają piłkarze z Polkowic. Dwójka obrońców, Magdziak z Łazarzem. Kolejna próba wyprowadzania, bokiem widzimy sporo ruchu, jeśli chodzi o drużynę Górnika i to na pewno będzie skutkować kolejnymi, no ale widzimy teraz nieudolność w przyjęciu Mateusza Magdziaka. No ale poradzili sobie jeszcze zawodnicy, widzimy, że stara się Miedzianka pressingiem i zobaczymy, jak to. Widzimy kolejny faul Bilokina. Mielkin to tak nie chce za bardzo na tym boisku chyba zostać przy poziomie agresji, który pokazuje w ostatnich minutach. Bo wcześniej ta kładka to już była taka stykowa na kartkę, ale jednak sędzia nawraca im tym razem niezbyt mocno go upomniał. Polkowice dzisiaj pozbawieni są Kamila Wacławczyka, legendy polkowickiego klubu, wychowanka, który z bratem Dawidem chyba swego czasu zaliczył wszystkie możliwe rozgrywki, w których uczestniczył Górnik Polkowice, bo nawet w Ekstraklasie przecież bracia Wacławczykowie występowali w czasach, gdy ten klub był na najwyższym poziomie ligowym w Polsce. Zobaczmy, Wilkin jak zapisywał się faulami, tak teraz zapisał się strzałem, jednak bardzo łatwo obronione. Właśnie, jeśli chodzi o Wacławczyka, trzy mecze Górnika Polkowice w dotychczasowej edycji Pucharu Polski w strefie Legnica wierzył te kartki, co spowodowało, że no, został wykluczony z meczu finałowego i tutaj nie mógł wystąpić, a na pewno byłby spornym wzmocnieniem. A na ławce w Górniku Polkowice inna z legend tego klubu, Maciej Bancewicz. No Maćka to też pamiętam, jak hasał po skrzydle w rozgrywkach. Zresztą jak mieliśmy okazję z kanałem Players for Players być kiedyś w Grębocicach na meczu, to właśnie tam drugi skrzydłowy Piotrowski z Górnika Polkowice z Maćkiem Bancewiczem po obu skrzydłach
robili sporo wiatru, kiedy ten zespół grał na poziomie centralnym. Dokładnie, ale to tak jak mówię, no chyba dla dobra wszystkich dobrze było. Tak jak wspomniałeś już wcześniej, 13 punktów straty do rekordu Górnika Polkowice. To sprawia, że no, Polkowiczanie no, chyba muszą postawić mocniej na puchar, no, gdzie jest większa szansa na występ na szczeblu centralnym, no bo ta strata w lidze jest na tyle duża, że będzie ciężko odrobić i szykować tak naprawdę sezon na drużynę na kolejny sezon, by powrócić do tej drugiej ligi. No, w poprzednim tygodniu miałem okazję dość długo rozmawiać z trenerem Dobim, więc wiem, że on po prostu no, ten sezon podchodzi do tego, żeby wygrywać w każdym kolejnym meczu, co będzie, to będzie, ale to ma być zespół gotowy na przyszły sezon, na zdominowanie rozgrywek trzecioligowych i chęć do powrotu na ten szczebel centralny, by tam rywalizować, no, ale wszyscy wiemy doskonale, trudniej jest awansować niż się utrzymać w takiej lidze. No tutaj no, ten spadek, no w pewnym momencie można powiedzieć, delikatnie komicznie już wyglądał, no tam musiało się bardzo dużo wydarzyć, żeby Polkowiczanie spadli z ligi, no i na ich nieszczęście no tak się stało i no niestety pożegnali się z tym szczeblem centralnym, teraz będą musieli powrócić, szukać szczęścia i szans na powrót do drugiej ligi. Drewniak w środku pola, ale widzą Państwo, jak skutecznie wypychają zawodników Górnika Polkowice z własnego pola karnego piłkarza Miedzi. Teraz też dobra interwencja grającego z Wręczynem Józefiaka i będzie tylko aut dla Górnika Polkowice. Na tych trybunach, czy na tym przy boisku widzę Andrzeja Padewskiego, prezesa Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej, jest również członkowie zarządu. Jest także wiceprezes Łukasz Czajkowski, a także no na pewno jest prezes Górnika Polkowice Piotr Paszewski. Więc tutaj no, także widzimy, że mam wrażenie, że z każdą minutą tych kibiców tutaj przybywa. No wiemy, no, często te mecze w mniejszych miejscowościach widzimy, kolejna kartka będzie w tym spotkaniu. Jest żółta kartka dla piłkarza Miedzi Legnica. Faulował on przed polem karnym, jeśli dobrze widzę, Bitkina. Ale zobaczmy, z którym numerem gra ten zawodnik. Zawsze jakoś tak złośliwie nie chcą się odwrócić do kamery i w kierunku komentatorów po dostaniu żółtej kartki na spodenkach chyba widzę numer 5. Numer 5. Tak, to jest skrzydłowy Czorni, lewe skrzydło w rezerwach Miedzi, zagrożone, ukarane żółtą kartką ten zawodnik, więc myślę, że teraz sporo swoją prawą stroną będą mogli bić piłkarze Górnika Polkowice w ten mur obronny Miedzi. Zobaczmy Ryś, ale skutecznie w tej sytuacji Draczenko. Dobra interwencja bramkarza rezerw Miedzi. No coś Rysiowi nie wychodzą te dośrodkowania, to akurat było na odpowiedniej wysokości, ale jednak zbyt głębokie i sięgnął po nie bramkarz legnickiego klubu Skrzypczak. Faulowany w tej sytuacji, bez żadnych wątpliwości. Pokazuje oczywiście, nie wiem, oglądam ten serial sędziowie na Kanal Plus i ten poziom rozmów piłkarzy z zawodnikami to jest w ogóle jakiś niesamowity i tutaj widziałem też, że Skrzypczak miał jakieś uwagi do sędziego Nawracaja, no ale Marcin Nawracaj doświadczony. Potrafi też tak obrócić także w żart, więc myślę, że to jest to czasami takie właśnie wycinki z meczów, no nie zawsze oddają tak naprawdę atmosferę pomiędzy zawodnikami, no bo tu łatwo, bardzo łatwo zmanipulować, zrobić z jakiegoś sędziego tak naprawdę słowiowego buraka. Zobaczmy, w tej sytuacji wraca do bramki bramkarz Górnika, ale opanowuje tą piłkę Magdziak i nie będzie tutaj chyba zagrożenia. Jeszcze raz Magdziak, no wyżej podeszli piłkarze Miedzi, szuka na lewej obronie Bogacza. Bogacz też troszeczkę niewidoczny w tym meczu. Teraz też spory błąd obrońcy, bo przecież w tym sektorze nie można tracić piłki. Skrzypczak będzie niecelnie. Daje tak się, było że widać. Bardzo się podpalił, jeśli chodzi o to uderzenie, no ale napastnik, on zawsze będzie szukał możliwości oddania, ale widzimy też chyba jakiś uraz bramkarza Górnika Polkowice. Tak, niezgoda leży na murawie i to on jest niezbyt dobra informacja, a też dzięki temu, znaczy przez ten uraz, którego nabawił się bramkarz Górnika Polkowice, jest sekunda na to, żeby piłkarze
skorzystali z takiej krótkiej technicznej przerwy. Bardzo mi się podoba ta zasada tej przerwy. Ja wiem, że ją się stosuje przy wysokich temperaturach jakby już obowiązkowo, natomiast no, jednak taki moment, kiedy trenerzy mogą przez chwilę przekazać zawodnikom swoje uwagi w piłce nożnej, się przydaje. No, na przestrzeni naszego życia się bardzo zmieniła piłka nożna. Teraz się już mówi o niebieskich kartkach nawet, które mają być wprowadzone. Nadamie, jak ty się zapatrujesz na ten pomysł? To już jest trochę przerost formy nad treścią. No, ale o warze też tak się mówiło, widzisz. Warto, bo sobie miał pomysł, tak samo można powiedzieć, że problemem przy warze, no, wszyscy by chcieli rozszerzenia, żeby ten VAR w ogóle sprawdzał wszystkie sytuacje, a to też nie jest dobre. To musi być jasno skatalogizowany format, w jakich sytuacjach możemy, oczywiście zgadzam się przy drugiej żółtej kartce, która jest kolejna czerwoną, także to powinno być sprawdzane. Ale jeśli mówimy, nie wiem, będziemy śledzić wszystkie rzuty z autu, czy faule, nie wiem, na 30 metrze od własnej bramki wyprowadzając piłkę, no to te mecze będą trwały tak dużo, że no myślę, że prawa medialne są tak dużo warte, że no tutaj bardziej będziemy szli w intensywność grania niż w przedłużanie tego i odrywanie ludzi tak naprawdę, bo wiele osób chce obejrzeć piłkę nożną, a nie czekać 2-3 minuty czasami na decyzję tego, czy została prawidłowo podjęta decyzja. Baranowski z Majerskim, bardzo aktywni skrzydłowi Górnika Polkowice, ale niecelnie podawał w tej sytuacji ten grający po prawej stronie i teraz próbują się swoją lewą przybijać piłkarze Miedzi. Kapitalna interwencja jednak Fryzowicza. Zobaczmy, podnosi głowę jeszcze raz Baranowski. Idzie po prawym skrzydle Fryzowicz, jeśli się nie mylę. Nie, przepraszam, teraz jest Fryzowicz przy piłce, więc tam operował jeden ze środkowych pomocników Górnika Polkowice. Jest piłka, jest dobry strzał i wpada ta piłka do bramki. W tej sytuacji udało się wyjść spowodować, że w meczu będzie remis, przepraszam. Doprowadzić do remisu, dokładnie tego słowa, tych słów szukałem. Adamie, bardzo serdecznie ci dziękuję. No, mamy tutaj sytuację, w której w 29 minucie tego spotkania mamy wynik 1-1, dośrodkowywał z prawej strony Bildkin, a piłkę do bramki skierował. Chyba Bajerski. Tak jest. Tak, że skrzydłowy Górnika Polkowice wszedł w pole karne, podczas gdy dośrodkowywał środkowy pomocnik tego klubu i skierował piłkę do siatki. No, był bliski obrony Draczenko, ale ostatecznie jednak piłka, futbolówka znalazła się w bramce. Jest 1-1. Ale wydaje się mimo wszystko, że błąd bramkarza. No to piłka nie leciała tak mocno, wydaje się, jakbyś zastał się nogami przy ziemi. Spóźniona interwencja, która spowodowała, że już nie był w stanie tej piłki odbić na bok i w związku z tym Górnik doprowadza do wyrównania. Na pewno będzie ten mecz równie ciekawy, no bo mamy już 1-1, 30 minuta, 15 minut do zakończenia pierwszej części meczu. No i na pewno już teraz trener Tomi, wydawało się, że mógłby być już troszkę spokojniejszy, ale widzimy, że cały czas intensywnie podpowiada swojemu zespołowi. On wie, on chce zdobyć ten Puchar Polski po raz ostatni. Górnik zdobył go w sezonie 17-18, więc kilka lat od tamtego wydarzenia minęło. Tutaj wtedy, ówcześnie na tym sezonie w finale z rezerwami Zagłębia Lubin, bo to bardzo długo zdarzało się, że te trzy zespoły, rezerwy Miedzi, Górnik Polkowice, rezerwy Zagłębia, grały ze sobą o te najwyższe trofeum na szczeblu podokręgu Legnic, a wtedy 2-0, a bramkami podzielili się Michał Bednarski oraz doskonale znany w naszym regionie Piotr Kazikiewicz. Ale ta historia także wtedy na szczeblu wojewódzkim nie trwała zbyt długo. Porażka w półfinale Wojewódzkiego Pucharu Polski z Lechią Dzierżoniów po bramce straconej w 90 minucie, wynik 3-2, więc bardzo bolała na pewno ta bramka. Wydaje się, że wtedy wszyscy myśleli już o rzutach karnych, a Lechia nie myślała i strzeliła bramkę tą decydującą. Dzięki temu zagrała w finale, a jeśli dobrze pamiętam, potem również wygrała ten puchar. No, Górnik Polkowice w półfinale okręgu legnickiego miał bardzo duże problemy z Górnikiem Złotoryja. Imiennik klubu z Polkowice prowadził już 2-0, mimo tego, że
występuje szczebel niżej, ale ostatecznie Polkowiczanie w drugiej połowie strzelili aż 5 bramek, jeśli się nie mylę, i wygrali to spotkanie 5-2. Zobaczmy, bo tutaj Bilkin, bardzo aktywny Bilkin, znowu rykoszet, ale poradził sobie z tym z całym Draczenko. Tak naprawdę, jeśli mówimy o tym spotkaniu, to po raz w takim rozkładzie finał Pucharu Polski na szczeblu podokręgu Legnica odbył się w sezonie 15-16. Wtedy wygrała Miedź Legnica 1-0. To były jeszcze czasy, gdy w Miedziance występował m.in. Adam Wasilewski, Tomek Wojciechowski. Dwóch na jednego, dobrze przepchnięta w tej sytuacji. Garuk, czy wyjdzie nam? Tak, Miedź Legnica podobnie prowadzi. Chodzi na prowadzenie. Marcin Garuk, tak wspominałeś, wielokrotnie legenda legnickiego klubu, doświadczony bardzo, bardzo zawodnik, no najbardziej doświadczony na boisku. No, nie mógł zmarnować tej sytuacji, tutaj spore niezrozumienie w szeregach defensywnych. To, co zrobiły blok defensywny, to kryminał, szanowni państwo, bo tam po prostu wszyscy skupili się na Skrzypczaku. Dobrze tą sytuację rozpoznał również Stępień, który wiedział, że po prostu musi przepuścić tą piłkę, żeby Marcin Garuk stanął twarzą twarz z niezgodą, no i pokonał ten kapitan Miedzi Legnica, pokonał bramkarza Górnika Polkowice. Mamy 2-1. Dokładnie, a tutaj widzimy, że spore pretensje z ławki zawodnika. Trenerowi domagał się tam faulu na jednym z zawodników z Górnika Polkowice, no ale myślę, że no przede wszystkim powinien mieć pretensje do swoich zawodników, tak jak wspomniałeś. Pół boiska na 16 metrze odsłonięte. Nie było tutaj naprawdę dwóch niepilnowanych zawodników, bo Stępień, gdyby też przyjął tą piłkę, miał tak dużo miejsca, że również mógłby tę bramkę zdobyć, i tutaj nie ma nawet o czym mówić. Przede wszystkim zawsze szukajmy błędów u siebie, a potem dopiero u innych, no bo tak dużo miejsca zostawione po prawej stronie boiska, no nie może się zdarzyć, jeśli chodzi o, mówimy o zespół tak doświadczony i tak dobry jak Górnik Polkowice. No mówi się, że piłka nożna to gra błędów, ale te dwa prezenty, które dali piłkarzom Miedzi i piłkarze Górnika Polkowice w tym meczu, doprowadziły do dwóch goli, bo zarówno ten pierwszy przecież padł po błędzie strzelił Skrzypczak, teraz po wielbłądzie piłkę do bramki skierował Marcin Garuch. Tak, no ale tak wspomnieliśmy, Polkowiczanie także no, wydaje się, że po błędzie bramkarza zdobyli tą bramkę, więc... Więc piłka za to gra błędów właśnie, Adam. Tak. Widzimy, że Miedzianka próbowała konstruować kolejną akcję, no ale no, Polkowiczanie będą zmawiać o rzutu wolnego i teraz to oni będą próbować wzywać. Mateusz Magdziak, Bogacz lewą stroną, piłka opuściła boisko i ponownie przy futbolówce będzie mieć Legnicę. No jest Bogacz, nie zaliczy na razie tego występu do najbardziej udanego. Jest to kolejny błąd tego lewego obrońcy Górnika Polkowice. Ryś próbuje tutaj podchodzić, dobrze kryją piłkarze z Polkowic, skutecznie wybijają, jest Drewniak, jest Szuszkiewicz szuka Rysia, już po skrzydle orientował się Baranowski, że już powinien ruszać, kieruje do niego piłkę Ryś. Baranowski patrzy w pole karne, czy kolejne dośrodkowanie przyniesie efekt. Nie, jednak piłka po ziemi, chociaż skutecznie to przejęli ponownie Polkowiczanie, Baranowski w pole karne, ale tej sytuacji Draczenko dał radę. Ta piłka była na bardzo niewygodnej wysokości. No, gdyby tam się pojawiła noga jednego z piłkarzy Górnika, to mógłby mieć problemy. Bramkarz Miedzi, prosty błąd znowu w ataku Polkowiczanie. Bogacz. Dobry wrzutka Bajerski. Próbuje się tam przybijać strzelec jedyny jak na razie bramki dla Górnika Polkowice. Nie był faulowany w tej sytuacji. No i już mamy tutaj po drugiej stronie Skrzypczaka. Widzimy, że kolejne uwagi trenera dobiegły do sędziego, no ale... A trenerzy zawsze widzą, że sędziowie widzą tylko w jedną stronę. Co ciekawe, obaj trenerzy często widzą, że ta jedna strona to dwie różne strony. Ale dobra sytuacja, Skrzypczak. Co tam robił Nieskoda tak wysoko? Przecież są obrońcy, ale tutaj był fał w tej sytuacji Stępnia. No, chcieli jeszcze jeden prezent dać piłkarzom z Legnicy. Zawodnicy Górnika Polkowice, ale na szczęście Niezgody. Jednak nie udało się skierować futbolówki do bramki. Nie wiem, co tam robił bramkarz tak wysoko, gdy w polu karnym było przynajmniej trzech, jeśli nie czterech jego kolegów. Spora niefrasobliwość, jeśli chodzi w ogóle o grę defensywną drużyny z Polkowic. No, błąd za błędem. No, tutaj też trzeba bramkarz, no, wiemy, że
Górnik trenuje też na, to jest ich płyta, trenują na tej płycie. No, wiemy, że to odbicie piłki może się różnić na naturalnej murawie, a na sztucznej, no, ale no, trzeba być na to przygotowanym, że no, przy takich warunkach, szczególnie, że z tego co wiem, przy tygodniu Polkowice grają, jadą do Ślęzy, Wrocław na spotkanie i tam grają na sztucznej murawie i na pewno będą szukali tych trzech oczek, żeby jak najlepiej rozpocząć rundę wiosenną, no, bo na razie mamy spore problemy, jeśli chodzi o dzisiejszy mecz z Miedzią Lipca. To prawda, Ślęza Wrocław, Górnik Polkowice już w przyszłym tygodniu na obiekcie na wrocławskim Simpolu. Jest Ryś jednak nad poprzeczką, skierował tę piłkę i zacznie od własnej bramki Draczenko. Wydawało się, że w dzisiejszym meczu, że już Górnik doprowadził do remisu i być może łapie kontrolę na tym spotkaniem, no to Miedź trzeba powiedzieć, że odpowiedziała najlepszym. O la la, tutaj kolega Drewniak troszeczkę przesadził, radząc sobie w bardzo nieprzepisowy sposób z napastnikiem Skrzypczakiem, no ale uśmiechnęli się do siebie zawodnicy, myślę, że dokładnie, znają się. Że uśmiechnięty sędzia na bramce. No, tutaj na pewno ryzykowna też interwencja Drewniaka, no bo no, myślę, że nie jeden sędzia zakwalifikowałby ją na żółtą kartkę, to jako przerwanie taktyczne akcji, no ale Marcin, no już myślę, że na tyle doświadczony sędzia, który no, wie, że no, tymi kartkami też w niektórych momentach trzeba szachować, żeby no, nie zabić potem widowiska. No to prawda. Na razie żadnych uwag do pracy sędziego nawracania nie mamy. Dobry strzał, ale obok bramki niezgody. Połasił się na trzecią bramkę dla Miedzi Legnica w tej sytuacji Żakowski. Wraca już na prawą stronę bloku defensywnego, no ale jak na prawego obrońcę, to trzeba przyznać, ładnie ułożona noga, chociaż w tej sytuacji obok lewego słupka bramki niezgody skierował tę futbolówkę. Coraz więcej osób na trybunach, myślę, że Polkowiczanie już troszeczkę tęsknią za rozgrywkami piłkarskimi. No Górnik, jak mówiliśmy, nie bryluje w trzeciej lidze, ale też przecież wiele ciekawych meczów rozgrywa. Myślisz, Adam, że będzie podobnie jak w Złotoryi, że ta druga połowa będzie dużo lepsza w wykonaniu podopiecznych trenera Dobiego? Powiem więcej, no, w Księgienicach również pierwsza połowa no, na pewno nie mogła się podobać, jeśli chodzi o występ Górnika w drugiej. No, trener Tobi w szatni no, na pewno dobrze nastawił, szczególnie, że ma kilku zawodników, no, którzy na pewno będą, groźni, którzy wejdą z ławki i tutaj no, ma czym postraszyć. Ma, tak wspomnieliśmy, Maćka Pancewicza, ma między innymi Leopolda Młodego, który w lidze wojewódzkiej juniora strzelał też jak na zawołanie. Jest też kilku innych zawodników, którzy no, tutaj na pewno są w stanie przechylić szal zwycięstwa na drugą stronę. Także nauczyło nas też wiele razy te mecze piłkarskie, że nie można być niczego pewnym, bo tutaj no, wszystko może się wydarzyć. Dobra, żywa pierwsza połowa tego meczu w Polkowicach, no ale tak jak powiedział Adam, no, druga może być jeszcze bardziej interesująca. Zobacz, bo to jeszcze nie koniec tej pierwszej części gry. Garuk fenomenalnie sobie przyłożył, ale uprzedzony w tej sytuacji przez grającego tam z numerem 28, czyli Baranowski, aż się połasił, wrócił pod własne pole karne. No i powstrzymał strzelca drugiej bramki dla Miedzi Legnica, wznawia niezgoda. Minęła już 40 minuta tego spotkania, więc trzeba powiedzieć, że ta pierwsza połowa naprawdę dość ciekawa, no bo wiemy, że na pewno zdecydowanie bardziej ciekawa niż wczorajszy mecz Ekstraklasy Piast Gliwice, Krakowie, no miałem oglądałem. Nie przyjemność oglądać ten mecz. No. Na pewno lepiej oglądać się takie spotkania w dniu dzisiejszym niż no zresztą kolejny mecz Krakowi w ostatnim czasie, bo również tydzień temu miałem okazję być na stadionie w Lubinie i obejrzeć się w starciu z Zagłębiem. No, na pewno warto oglądać też te spotkania w niższych ligach, nie tylko pucharowe, ale także wspomnieliśmy wiele meczów na kanale B4B Football, które są transmitowane praktycznie każdego tygodnia. Tak więc proszę teraz pod tym filmem wcisnąć przycisk subskrybuj, żeby być zawsze na bieżąco z tym, co się dzieje na kanale Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. Faulowany w tej sytuacji grający z numerem trzecim Magdziak, dobrze widzę? Nie, to był jego kolega z obrony Łazarz, sędzia nawraca i zdecydował, że mówiąc tak po koszykarskim ataku był faulowany środkowo obrońca Górnika Polkowice i to Polkowiczanie jeszcze z kolejną okazją na to, żeby jeszcze wyrównać się w pierwszej części gry. Ryś,
coś się obraca ten zawodnik nie w tą stronę, nie wiem, taki nawyk jakby w ogóle no teraz poszedł w stronę bramki, ale ten przegląd pola troszeczkę długo zajmuje temu podwieszonemu napastnikowi Górnika Polkowice. Szuszkiewicz, nie, to nie Szuszkiewicz, przepraszam, to Baranowski, szuka w kole w Bajerskiego, dwaj skrzydłowi blisko siebie, jest dośrodkowanie i będzie no sytuacja, w której teraz jest strzał, ale Draczenko w analogicznej do tej straconej bramki przez Mić Legnica wtedy nie dał rady obronić strzału, teraz obronił strzał, no blisko, próbują, tak widzę, że ten Górnik Polkowice nie, ja wiem, że wieje, ale jednak te dośrodkowania są na bardzo małym dystansie, jeżeli już idzie wysoko. No też trzeba przyznać, że dopóki Górnik gra piłką, gdzieś wymienia, stara się rozgrywać tą akcję, to wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Brakuje tego ostatniego podania. Jeśli uda się poprawić to, to na pewno te sytuacje w drugiej części meczu się pojawią i tutaj będziemy świadkami sporych emocji. I to już na pewno możemy zachęcić Państwa, żeby pozostać z nami także na drugą część meczu, no bo tutaj emocji na pewno nie zabraknie, ale jeszcze zanim będzie przerwa, co najmniej 2 minuty plus to, co doliczy sędzia, pozostało nam do zakończenia pierwszej części, ale widzimy, jak bardzo żywo także reaguje trener Buliński przy ławce. Dobra interwencja jednego z obrońców i od razu szkoleniowiec rezerw Miedzi Legnica wyskoczył, pokazał ten właśnie taki charakter, który też motywuje dodatkowo tych młodych, ale także tych doświadczonych zawodników. Tak, z dużym zaangażowaniem oba zespoły, jeden i drugi trener pokrzykuje, ale widać, że wszyscy chcą awansować na ten szczebel już ogólnodolnośląski i rywalizować z zespołami z innych okręgów w naszym województwie. Zobaczmy, bo na razie bliżej tego gospodarz Miedź 2 Legnica, szukanie Garucha w polu karnym, dobrze, ale jednak poradzili sobie obrońcy, będzie tylko rzut rożny dla piłkarzy rezerw legnickiego klubu. Garuch nie zmierza do tej futbolówki, wróci on pod własne pole karne, no ale zobacz, że Górnik Polkowice całą jedenastką we własnym polu karnym, dosłownie nikt nie został na desancie, więc też bardzo liczną grupą piłkarzy Miedzi Legnica, no jednak rzadka to sytuacja. Marcin Garuch idzie do krótkiego rozegrania, czy zdecydują się na nie piłkarze z Legnicy, zobaczmy, chyba jednak będzie dośrodkowanie, tak jest. Jest dośrodkowanie mocno głęboko bita piłka, radzi sobie niezgoda, znowu skierowane piłka na skrzydło. Jest Marcin Garuch. Garuch przerzuca tutaj piłkarza Górnika Polkowice. Garuch próbuje dośrodkować i chyba będzie z nami kolejny rzut rożny. Tak jest, potwierdzają to sędziowie tego meczu. Będą mieli okazję na kolejne dośrodkowanie legniczanie. Wspomniałeś także, że już od godziny 12 rozpoczął się inny mecz Pucharu Polski, Dolnośląskiego Pucharu Polski. Tym razem w strefie Legnica, Karkonosze i Jelenia Góra grają z Hutnikiem Pieńsk. Po 80 minutach spotkania mamy 9-0. Oj, tutaj będzie i tak będzie kartka chyba dla piłkarzy Miedzi, ale to był fatalny błąd tych dwóch zawodników, którzy rozgrywali krótko piłkę, bo to podanie w kierunku czy Marcinie Garuchu po prostu zostało przejęte przez zawodników Górnika Polkowice i byli blisko i bliscy, żeby wyjść ze skuteczną kontrą. Nie ma jednego... Wracaj pokazał, że przedłuża drugą, pierwszą część spotkania o co najmniej 2 minuty. Więc tyle pozostało. Już jak Marek Dubała, serdecznie pozdrawiam, jak w każdej transmisji. Co najmniej to słowa klucze, bo przecież Marek, doświadczony sędzia szczebla centralnego, również komentuje czasami z nami mecze. Marku, pozdrawiamy cię gorąco. Zawsze powtarza, to są co najmniej tyle minut, ile sędzia wskazał. Nie. Chciałbym także inne jeszcze stwierdzenie Marka, które padło w słowie, ale myślę, że z racji tego zespołu, które dzisiaj występują w tym meczu. No nie będę przytaczał tego określenia, którym zabłysnął Marek Dubała. I zabłysnął. To bardzo ładne słowo. Jest tutaj poszukiwanie Bilkin, dobrze, ale jednak dobrze na jednym obrońcy, drugi już dużo skuteczniej się zachował. Bogacz nie jest faulowany zdaniem sędziego. Wyprowadzą tą piłkę legniczanie. Dużo zamieszania, walki w środku pola, jednak przyjmują ją Polkowiczanie. Bilkin. Tutaj Drewniak już większą liczbą, obaj, zarówno lewy, jak i obrońca, jak i skrzydłowy są na tej wysokości. Bajerski nie doszedł do tej piłki i wybija ją skutecznie Józefiak. Wydaje się, że to jedna ostatnia, jeśli nie jedna z ostatnich sytuacji, szans Górnika Polkowice w pierwszej połowie na wyrównanie stanu meczu. Przypomnijmy, że Miedzianka prowadzi 2-1.
Szyszkiewicz kompletnie niewidoczny w pierwszej części gry środkowej na pasji Górnika Polkowice, musi się pokazać z dużo lepszej strony w drugiej połowie, bo on tak naprawdę to nie wiem, czy nie jest to pierwszy albo drugi raz, kiedy wymieniamy jego nazwisko. Dokładnie, a w Wieleniej Górze, że pada kolejna bramka, Chuć-Pieńsk zdobywa ją i mamy 9-1. A proszę, czyli jednak udało się tam zdobyć honorowe trafienie. Też krótko Polkowiczanie troszeczkę lepiej niż kilka minut temu piłkarze Miedzi. Zobaczmy, kombinują w tym polu karnym, kombinują i przekombinowali. Skutecznie wybijają piłkarze Miedzi. Będzie jeszcze nie kończy sędzia, nawraca. Jeszcze da szansę Drewniakowi na dośrodkowanie. Ryś. Tutaj miał okazję ryś, ale Skrzypczak wrócił pod własne pole karne i pomaga obrońcom ten środkowy napastnik. Wiedzą piłkarze z Legnicy, zostało parę 10 sekund, może paręnaście sekund do tego, żeby tak chyba już w tym momencie. Sędzia nawraca i kończy pierwszą część meczu. Gospodarze grający w roli gospodarzy w Polkowicach. Miedź 2 Legnica prowadzą z Górnikiem Polkowice. 2-1, fenomenalne widowisko. Zapraszamy Państwa już za chwilę na drugą część meczu. Za około 15 minut wracamy z tą transmisją.
changing the seasons, a change in the wind. When you meet that person, you'll know what is meant by that. Where have you been hiding? So glad that I found someone to circle all the planets around Życie regionu toczy się w rytmie bijącego serca. Gmina Polkowice. Serce Zagłębia Miedziowego.
Zmian w obu zespołach nie odnotowaliśmy. Górnik Polkowice 1, Miedź 2, Legnica 2. Na prowadzeniu formalnie gospodarzy tego spotkania, a więc zespół z Legnicy. Sędzia Nawracej za chwilkę da znać do rozpoczęcia drugiej części gry. No Legniczanie mocno skupieni. Mamy chyba zmianę jedną w Górniku Polkowice. A, będzie teraz, tak, tak. Kuszak. Z numerem 4 na boisku pojawi się Ratajczak. A także Maciej Bancewicz, jeśli dobrze widzę. Dokładnie, Banco, popularny Banco. Nawet trzecia zmiana, trzecia też, zmiana. Proszę bardzo, więc my ich nie odnotowaliśmy, bo zespół pojawił się na płycie boiska z zawodnikami, którzy do tej pory byli, ale po rozgrzewce trzech zawodników chodzi na boisko. Adamczyk z numerem 11, Ratajczak z 4, a także Bancewicz z 16. Bancewicz uda się prawdopodobnie na lewe skrzydło, po prawej stronie zostanie Baranowski, nie, jednak Bajerski przeszedł na prawą stronę. Magdziak, Baranowski i... Jeszcze jeden Ratajczak opuścił. A opuścili płytę, tak, przepraszam, tak, najmocniej, oczywiście. No to za chwilkę w trakcie transmisji sobie zorientujemy się. Nie ma na pewno środkowego obrońcy Magdziaka, nie ma także Baranowskiego. Czekamy ostatnio gdzieś tam w kółeczku uwagi zawodników do siebie Górnika Polkowice i już szykują się do... Będzie za chwilę. Przed nami bardzo żywy mecz w pierwszej połowie. Liczymy też na to, że druga będzie na podobnym poziomie. A tak, no Szuszkiewicz. Nie, jednak jest Szuszkiewicz. Jest, na pewno Baranowski strzelił. Czyli Rysia nie mamy również na boisku, więc w miejsce... Rysi jest. A jest, faktycznie. A no to już wiem, Milokina to... nie ma. Tak jest. Tak jak wspomniałeś, no tam już kilka tych fauli chyba trener Dobi, no już uznał, że no, wynik jest taki, że stracić jeszcze zawodnika to też byłby spory problem i także Bilokin opuścił jako ten trzeci, o którym wspomnieliśmy. No dobrze, to dla formalności szybko. Polkowice niezgoda. Bogacz tutaj wystąpi z czwórką, Ratajczak, ten, który wszedł, Łazarz i Fryzowicz. Pomoc to Drewniak, który w tym momencie obok niego już Adamczyk, który wszedł z drugiej części spotkania na skrzydłach, Bajerski i Bancewicz, a Ryś podwieszony pod Szuszkiewiczem w linii ataku Górnika Polkowice. Za chwilę może mieć, tylko zobaczmy to dośrodkowanie. Dobra i piłka. Widzimy już też sporo znane, jeśli chodzi o dośrodkowanie. Maciek Bancewicz podszedł tak. do dośrodkowania. Widać od razu, mimo wszystko, jakość tego dośrodkowania. To było naprawdę dobre dośrodkowanie, ostre w kierunku bramki, ale takie, którego... Proszę, jest kartka. Bogacz zobaczył żółty kartonik za analogiczną sytuację, w analogicznej sytuacji w pierwszej części. Ukarany nie został. Skrzypczak w ataku zastępnie w Miedzi Legnica. Skrzydłowi to Czorni i Zalewski w środku pomocy Garuch z Ciapą. Obrona to Leńczyk, Lewandowski, Józef, jak i Żakowski w bramce. Draczenko przy piłce Józefiak. Skrzydłem, no ale niecelne to podanie. No i czemu to on chyba będzie karteczka za opóźnienie? Czy jednak sędzia nawracaj jedynie upomni zawodnika Miedzi? Tak, no takie nierozważne zachowanie, no nie wiem co tutaj zyskał, tylko to, że po prostu przy następnym jakimś mocniejszym faulu natychmiast bez żadnych wątpliwości sędzia nawracaj wyciągnie żółty kartonik z kieszeni. Dokładnie, tutaj widzimy, że Polkowice będą próbowały konstruować, doprowadzić do wyrównania, no ale no, na pewno ciężkie zadanie przed nimi, bo naprawdę no, rezerwy Miedzi grają dość dobrze w defensywie, no, zbyt dużo tych sytuacji Polkowice nie miały, ale no, na pewno one będą się trafiały, no bo z każdą kolejną minutą na pewno trener Dobi będzie jeszcze mocniej zachęcał swój zespół do tego, żeby no, podszedł wyżej, zaatakował, no, a na ten, w tym momencie no, to bardzo wysoko rezerwy Miedzi, które nie chcą chyba czekać i będą szukały trzeciej bramki, żeby uspokoić trochę spotkanie. No tak, bo jak będą licznie atakować Polkowiczanie bramkę Miedzi, to będzie sporo miejsca. Już widzieliśmy w tym meczu kilka konter, które mogły zakończyć się bramką Szuszkiewicz. Dobry rajd, dwóch zawodników na plecach, ale ma dużo miejsca. Szuszkiewicz szuka tego, który wszedł w drugiej części spotkania i on oddawał ciało Adamczyk na bramkę Draczenki, który bez problemu jednak sobie z tą piłką poradził.
Marczenko położył piłkę, będzie daleki wykop w kierunku Skrzypczaka, bardzo aktywny strzelec pierwszej bramki dla Miedzi, dużo bardziej aktywny niż Stępień, który jest z nim w tej linii ataku. No Stępień to tą jedną zbiórkę mógł tam tak naprawdę umieścić w bramce, ale uprzedzony przez zawodników Górnika Polkowice. Miedź stworzyła sobie więcej sytuacji strzeleckich w pierwszej części gry i tak naprawdę to pokazują podopieczni trenera Dulińskiego, że te będą jednym z faworytów kolei dolnośląskich czwartej ligi, jeśli nie drugim najpoważniejszym kandydatem do powrotu do trzeciej ligi. Właśnie, jeśli jesteśmy już przy kolei dolnośląskiej czwartej lidze, na pewno bardzo ciekawa wiosna przed nami, kilka zespołów, które tak wspomnieliśmy, Słowianin Wolibusze, Zerwy Miedzi, jest także Motoje Czoława, jest Barczów, jest zawsze groźny Jarosław Migot, ale także wiele będzie się działo na dole, bo przypomnijmy, że co najmniej trzy zespoły spadają, jeśli nie spadnie ich z trzeciej, plus cztery zagrają baraże z wicemistrzami klas okręgowych, więc tak naprawdę cała liga będzie zamieszana w grę o coś i tutaj na pewno emocji nie zabraknie. No Maciej Bancewicz bardzo aktywnie na boisku, już jedno dośrodkowanie, teraz miał również okazję do dośrodkowania, zablokował jednak obrońca Miedzi, ale teraz już z narożnika boiska będzie okierować piłkę do środka, bo fajna piłka, jednak na krótkim słupku i spokojnie sobie z nią radzi Draczenko próbować strzelić bramkę do strzału Ratajczaka, ale zagrożenia nie mogło, nie może tego typu strzał stworzyć pod bramką. Bancewicz dotykał tę piłkę, spokojnie czeka Stępień, pokazuje sędzia nawracać, że zaczną rezerwy Miedzi. Nie ma pośpiechu w poczynaniach legnickiego zespołu, no nie ma co się dziwić. To oni prowadzą i nie możemy tutaj mówić o sensacji, ale jednak o sporym zaskoczeniu. Zresztą to ligowiec radzi sobie z trzecioligowym Górnikiem Polkowice. Jesienią już grał solidny zespół, który gdzieś grał ogony w tej szczeblu trzeciej ligi, tylko naprawdę sukcesywnie z każdą kolejką piął się do góry. Tak jak wspomnieliśmy, trzy porażki, z tego dwa z rezerwami ekstraklasowych zespołów. To na pewno pokazuje, że spory potencjał jest w tej drużynie. No ale no, tak jak wspomnieliśmy, to jest puchar, jeden mecz, tutaj może się wiele wydarzyć, no ale też nie ma co skreślać Polkowiczan, bo jestem pomny tego meczu, choćby Księgnica, na którym byłem, tam też ciężka pierwsza połowa w drugiej, gdy już Górnik odpalił, no to pewnie wygrał to spotkanie. Podobnie było zresztą w Złotoryi, gdzie podopieczni trenera Dobiego przegrywali 0-2, a ostatecznie pewnie awansowali do kolejnej rundy. No zobaczymy, czy w tym meczu uda się odpalić piłkarzom Górnika Polkowice. Na razie są w tym takim zimowym śnie. Może właśnie Maciek Bancewicz, jedna z legend tego klubu, do tego doprowadzi, szukał po skrzydle swojego kolegi, jednak szybszy był obrońca Miedzi. Dalekie wybicie, trafi ono łupem piłkarzy Miedzi. Jeszcze takie przebitki, nie ma faulu zdaniem sędziego. Znowu Górnik Polkowice, jest Drewniak, jeden z najbardziej doświadczonych. Do drugiego najbardziej doświadczonego Szyszkiewicza, faulowany w tej sytuacji kapitan Górnika Polkowice i będą wznawiać z rzutu wolnego około 30 metrów przed bramką Draczenki. Dużo trener Dobi dyskutuje z sędziami, nie wiem czy nie powinien tych swoich uwag kierować do piłkarzy, bo to jego podopieczni mają tutaj tak naprawdę większe problemy niż sędziowie z sędziowaniem, to piłkarze z graniem jednak mają zdecydowanie większe problemy. Dokładnie, bo to mówię, od zespołu spokojnie powinno się oczekiwać więcej, to on był faworytem, gra na własnym boisku, na którym... Tak, dobra piłka, zobaczmy, ależ to było sprytne rozegranie tego rzutu wolnego, przepuszczona piłka przed dobrą sytuacją Bajerskim do tego, żeby zdobyć drugą bramkę w tym meczu, ale ostatecznie to podanie Ratajczaka po prostu wylądowało za linią końcową. Teraz Miedź zaczyna od piątki, też starają się rozgrywać tą piłkę. No teraz akurat nie udało się, aczkolwiek wydaje się, że pomysł był bardzo dobry, bo gdyby jeden z zawodników rezerw Miedzi no, był w stanie przyjąć tą piłkę, to naprawdę przesunęliby się dość dużo do przodu, a piłkę mieliby także na ziemi i mogliby konstruować kolejny błąd. W zespole Polkowicy tym razem udało się szybko go naprawić. Skrzypczak zdąży, nie, jednak niezgoda go uprzedza.
spalony. No, w historii Górnika Polkowice był taki zawodnik, Tomasz Salamoński, który słynął z wykonywania rzutów wolnych, takich podwieszonych piłek, do których absolutnie nikt nie sięgał i ostatecznie lądowało one za kołnierzem bramkarzy zaskoczonych, bo to jeszcze były czasy, teraz widzą Państwo, no jesteśmy na żywo w internecie, wtedy jeszcze te nagrania z niższych lig nie były popularne, zespoły nie wiedziały, czego się spodziewać i Tomasz Salamoński mnóstwo bramek zdobył tak dla Górnika Polkowice. Ten defensywny pomocnik, Skrzypczak z przedpola karnego jednak trafił w plecy swojego kolegi, co spowodowało, że nie miał żadnych problemów, niezgoda. Trzeba powiedzieć, że Skrzypczak uderzył swoim kolegom zespołu. Tak, no Adamie, ja myślę, że tutaj tych kompilacji pewnych naszych zdań, które wypowiadamy, to można by już podczas tych naszych transmisji trochę parę minut dobrego kabaretu stworzyć. No, dobry pomysł, na pewno na nabicie liczby wyświetleń, jeśli chodzi o te wszystkie komentarze i tak wspomnieliście wcześniej Marka Dubałę, także innych komentatorów. To naprawdę zbitka takich ten, więc chłopaki z P4P będą mieli co robić, żeby otworzyć od nowa wszystkie te mecze. No, ale wiemy, że mają sporo czasu wolnego, więc pana sobie poradzą. Wracamy na boisko. Dobrze, Fryzowicz idzie do środka, łapany jest w tej sytuacji. Nieukarany żółtą kartką będzie grający z numerem trzecim Leonciek za faul na Fryzowiczu. No, się podostrzyło nam to widowisko. Oczekujemy nie tylko bardziej ostrej gry, tylko też większej liczby bramek. Teraz znowu będzie Ratajczak próbować pokonać bramkarza. Trzeba przyznać, że co prawda kilka tych żółtych kartek mieliśmy w tym meczu, ale nie jest jakiś mecz, powiedziałbym, chamski. Raczej to są kartki za faule taktyczne. No właśnie, przerywanie sytuacji, bo tu nie ma jakichś takich fauli, które mogłyby kontrowersje wzbudzić, być na tyle ostre, żeby powiedzieć, że ten mecz jest ostry, czy jakiś rozgrywany, nie wiem, w duchu nie fair play. Ole, Ratajczak łupnął, ale piłka poleciała nad bramką i trafiła w siatkę. Myślę, że nad nią przeleci siatkę chroniącą przed tym, żeby te piłki nie latały zbyt daleko, wznowi Draczenko. Środkowo obrońca, a już tam tutaj dosyć najpierw to dobry rzut wolny, później ten próba strzału. Ale ta akcja też pokazywała, jak bardzo, bardzo ważny jest Skrzypczak w zespole Miedzi. No, większość tych piłek idzie w jego kierunku, to on czy to pojedynki główkowe, czy także bark no, wygrywa większość i dzięki niemu no, tam Miedź potrafi przytrzymać piłkę. No i dzięki temu konstruować kolejne akcje, więc wydaje się, że no, ten pomysł na tego zawodnika w tym zespole, no to był trafiony strzał prezesa Brusiły, no, który na pewno, podobnie jak właściciel pan Andrzej Dedeło, no, liczą na to, że Miedzianka po tym sezonie znów będzie grała na szczeblu trzeciej ligi, gdzie występowała przez wiele sezonów, a teraz będziemy mieli kolejną akcję. Jest Stępień jako jedyny ma na plecach logotyp pierwszoligowych rozgrywek, reszta zawodników ma zaklejone, ale widać, że tutaj próbuje on no jakby pokazać, że ten przecież pierwszy zespół Miedzi walczył o awans do ekstraklasy. Zobaczmy, bo Polkowiczanie już po drugiej stronie boiska. Gdzie okazja? No, ale fatalnie zagrywa w tej sytuacji Bajerski, strzelec jedynego gola dla Górnika Polkowice, jedynego do tego momentu. Oj, tutaj kolega Skrzypczak upomniany słownie przez sędziego, bo liczba uwag kierowanych do sędziego nawracaja była zdaniem głównego arbitra tego meczu zbyt duża. Ale ja uważam, że Marcin Maruch powinien mieć ten logotyp z pierwszoligowego sponsora. No to jest zawody. Oj, Skrzypczak? No wiesz, to wiąże się też pewnie często z tym, że zawodnicy uprawnieni do rozgrywek. Może to też z tym się mierzy. No nie, no przecież to przypadek, no widzę, że po prostu jest niezaklejony. Ale ty naprawdę czasami potrafisz wzbudzić uśmiech na mojej twarzy. Mam nadzieję, że Państwo mają podobnie. Daleka piłka, dużo dalszych piłek w tym momencie, jest faul oczywiście i będzie chyba też żółta kartka, tak jest, kolejna żółta kartka dla piłkarza Miedzi, w tej sytuacji ukarany Józef, jak ten środkowy obrońca będzie musiał uważać z tym, co robi. Jeszcze jedną kartkę, później to Zalewski. No, tak, kartek dużo, więc pytanie, czy tutaj w pewnym momencie no, któryś z zespołów nie będzie zmuszony do grania w osłabieniu, no bo
no bo tym zawodnikiem, którego w pierwszej połowie dzisiaj ustaliliśmy, to był Biloki, który mając już kartkę na swoim koncie, no kolejny faul wyganiał, trener Tobie szybko zareagował, no, ale tych zawodników, którzy mają te kartoniki, jest coraz więcej, no a na pewno emocji będzie przybywać, bo jeszcze ponad pół godziny tego spotkania przed nami, więc już także na moment rezerwy będzie prowadzą 2-1, ale przypomnijmy, że w przypadku remisu, Górnik wydał się prowadzić do remisu, nie mamy w Pucharze Polski na szczeblu okręgowym i wojewódzkim dogrywek, więc w przypadku remisu od razu będziemy wykonywali rzut karny. I tutaj pozdrowimy speakera Janka, który dopytywał nas w przerwie, czy gramy dogrywki, czy nie. Nie gramy dogrywki, gramy od razu rzuty karne w przypadku remisu, ale jak na razie na remis się nie zapowiada, bo to piłkarze Miedzi 2 w ataku skutecznie powstrzymywany. Teraz jednak przez obrońców, skutecznie powstrzymywani przez obrońców Górnika Polkowice. Widzimy, że za chwilę będzie zmiana w zespole Miedzi Legnice, grając z numerem 59, Strużyński. Tak jest. Strużyński pojawi się na placu gry w zespole Miedzi. Dobrze, aktywnie gra sobie w tej sytuacji Adamczyk. Widzimy, że zgodnie z przepisami sędzia nawracamy. Odsyła z Monika z numerem 19 Zalewskiego za linię boczną pod stronę trybun, czyli do najbliższej linii, w której można opuścić murawę, i tutaj wchodzi Strużyński. I widzimy także, że zmianę szykuje Piotr Kusa, kierownik zespołu Górnika Polkowice. Już karteczka trafiła do Kuby Chowańca, który jest sędzią asystentem, a szykuje się do wejścia na boisko Rogalski. Tak jest, Górnik Polkowice skutecznie powstrzymał tę próbę ataku Miedzi Legnica, ale jeszcze naciska do bramkarza Skrzypczak, bardzo aktywny w tym meczu napastnik Miedzi Legnica. Mówiliśmy już o nim dużo, ale jego koledzy chcieliby zagościć w protokole sędziowskim w rubryce bramki oczywiście, bo na razie to Marcin Garuch. No. Taki centrostrzał, można powiedzieć, próba uderzenia, a z drugiej strony na no, takie szansa na przecięcie któregoś z zawodników. Grają piłkarze Górnika Polkowice. Dokładnie tutaj widzimy, że próba prowadzenia kolejnej akcji. Ryś do Mancewicza. Mancewicz. Obroń są Fryzowiczem, ale Fryzowicz kompletnie nieudane dośrodkowanie. Będzie kolejna zmiana w zespole Górnika Polkowice. Jak mówiłeś, Adamie, na boisku pojawi się Rogalski. A kto je opuści? Boisko opuści Karol Fryzowicz. Czyli to była ostatnia szansa Karola w tym meczu. No, tak już miałem właśnie powiedzieć, że ten duet Karol Fryzowicz, Maciek Mancewicz, no to od wielu, wielu lat związany z Górnikiem. To będzie, że znają się jako sekonie i na tej jednej stronie no, mogą grać w ciemno wiele, wiele, wiele akcji. No ale już w tym meczu nie będą mieli szansy na więcej takich sytuacji, jak zobaczyliśmy przed chwilą. No, młody Rogalski pojawił się na placu gry, już teraz będzie mieć okazję, a jednak piłka troszeczkę trafiła bardziej do środkowych obrońców. Rogalski zagościł na prawej stronie defensywy. Mancewicz jest aktywny w każdej części boiska, szuka teraz na skrzydle Bajerskiego. Bajerski. Dobra piłka, ale poradzili sobie z nią obrońcy. Nie sięgnął do niej również Adamczyk. Mam wrażenie, że no, Górnik jest stroną przeważającą w drugiej części spotkania, ale zbyt wiele z tego nie wynika, takich klarownych sytuacji, które fajna mogłyby piłka, dać. Zobaczmy, będzie strzał. Nie było ręki, zdaniem sędziego, nie była ręka, a tak, ale napastnika Górnika Polkowice. No, zaczynają chłopaki tutaj troszeczkę puszczać się nerwy. No, Bajerski, powiem szczerze, najniższy nie jest, ale jednak taki start do Józefiaka to chyba nie jest najlepszy pomysł. Rośli dwaj obrońcy Miedzi Legnica. Takie widzimy, że teraz sędzia Marcin nawraca i uspokaja, tłumaczy obydwą zawodnikom. No to jak powinni się w takiej sytuacji zachowywać tutaj i tutaj. Myślę, że bardzo szybko gdzieś uspokoił obydwie strony. Józef, jak już ukarany w tym meczu żółtą kartką, więc na tego typu prowokacje powinien reagować dużo spokojniej. No ale tutaj oczywiście zespół sędziowski wszystko śledzi i w tej nie ukarany żadnych zawodników za ten drobny
incydent, żaden z nich nie zobaczył żółtego kartonika. Wznowi od własnej bramki niezgoda. Ratajczak. To był Łazarz, przepraszam, Ratajczak obok niego. Rogalski, ten, który wszedł na skrzydło przed chwilą na prawą stronę, jest Bancewicz, ale jednak szukał w środku Adamczyka, no i nieskutecznie ma teraz sporo miejsca Skrzypczak, jednak poszukał swojego kolegi. No i Ratajczak do niezgody, no taki troszeczkę chaos w poczynaniach w ataku Miedzi Legnica, no ale nie ma co się dziwić. Podopieczni trenera Dunińskiego koncentrują się na tym, żeby bramki nie stracić. A przecież to, czy kolejną strzelą nie ma w tym momencie meczu dla nich najmniejszego znaczenia, to oni są w półfinale dolnośląskiej edycji Pucharu Polski. Dokładnie, tutaj ta sytuacja pokazała to, co już wcześniej wspomniałem. Dla Szymona Skrzypczaka nie ma straconych piłek, no dość musiał się sprężyć, żeby tą piłkę docenić. A teraz mamy Polkowice. Ryś będzie miał troszeczkę miejsca, Ryś dobrze tam przedryblował, Ryś no. Oddaje strzał, gdzie będzie gol? Jeszcze w tym momencie Maciej Bancewicz doprowadza do remisu, 64. minuta tego spotkania. Fenomenalna akcja w wykonaniu podopiecznych trenera Dobiego. No najpierw Ryś bardzo dobrze szukał tam Adamczyka, jeśli się nie mylę, a ostatecznie piłka wylądowała na nodze Macieja Bancewicza, który z woleja skierował ją do bramki. Ja chciałem powiedzieć, że no, bardzo dobra interwencja bramkarza w pierwszym momencie. Naprawdę bardzo, bardzo dobrze, no, instynktownie obronił uderzenie Rysia, no ale przy dobitce, no tak doświadczonego zawodnika jak Maciej Bancewicz, tam nie trzeba było uderzać mocno, wystarczyło delikatnie, celnie trafić w kierunku bramki i ta piłka na spokojnie wpadła. Teraz widzimy próba takiego uderzenia. Co ten Skrzypczak wymyślił, no nie trafił w bramkę, no to była bardzo ciekawa forma rozpoczęcia. Po straconej bramce Skrzypczak od razu próbował skierować piłkę do bramki niezgody, ale nie trafił. Dokładnie. I teraz no, zaczynamy mecz, można powiedzieć, od nowa. No, cztery zmiany wykonane już przez trenera. Cztery zmiany dokonane przez trenera Dobiego? Dokładnie. Cztery zmiany dokonane przez trenera Dobiego i tutaj zrobiły robotę, no tak wspomnieliśmy. Maciek Bancewicz, który wszedł w przerwie meczu. No i teraz jeszcze dobra piłka i bliski. Jeszcze asysty dołożenia tej bramki. No ja widziałem, że wejście Maćka spowoduje wiatr w tym meczu, duży popłoch w bloku defensywnym Miedzi. No troszeczkę tutaj te podopieczni trenera Dolińskiego w tym chaosie muszą próbować się odnaleźć, żeby z Polkowic wrócić na tarczy. Dokładnie, lata lecą, ale Maciek Bancewicz wciąż ma to coś, tę dokładność dośrodkowania, wciąż jeszcze na tyle energii, siły, żeby jeszcze spokojnie ścigać się z tymi młodszymi zawodnikami od siebie. A jeszcze niech Damian Piotrowski wróci ze Sparty Grębocice do Górnika Polkowice i Łukasz Sierpina i wtedy no, musieliby mieć trzech skrzydłowych w składzie, żeby wszyscy trzej latali po skrzydle. Ale Łukasz Sierpina jest w Karkonoszach, Jelenia Góra w tym momencie. Jest już zimowe. Odszedł. Już odszedł. Zimą odszedł z klubu z Jeleniej Góry, a my widzimy, że za chwilę na boisku pojawi się Kaczęba w barwach rezerw Miedzi Legnica. Tutaj już karteczka trafiła do sędziego asystenta, który za chwilę powinien pewnie zasygnalizować sędziemu głównemu chęć wykonania zmiany przez Miedź Legnica, więc trener Buliński szybko reaguje na to, co się wydarzyło, czyli na tą wyrównującą bramkę. Aktywny Adamczyk, aktywny Bancewicz. Te zmiany w zespole trenera Dobiego przynoszą efekt, a na boisku, tak jak wspominałeś, Adamie Kaczęba za chwilę pojawi się na placu gry. Zmienia on grającego z numerem 5. Proszę Państwa, mamy zmianę w drużynie gości. Czornija, też ukaranego żółtą kartką swoją drogą, więc obawia się. Duliński, trener Duliński obawia się tego, żeby nie, znaczy przeciwdziała temu, żeby któryś z zawodników dostał drugą żółtą kartkę. Co by spowodowało, że zespół Miedzi musiałby kończyć ten mecz w 10. Na razie 11-11. Szuszkiewicz, Adamczyk, Bajewski, ale wybija skutecznie Józefiak. No i teraz Miedzianka próbuje wyprowadzić kolejną akcję i po raz kolejny długa piłka. Teraz Marcin Garuch przechwyca ją. Polkowiczanie. No ale... Był faul Rysia na Garuchu.
wiem, już piłkarze Miedzi, nie kazał poczekać na gwizdek. Marcin Garuch to zawodnik, który no, nie prosi w tego typu sytuacjach o pomoc fizjoterapeuty. Ciara. Ciara też bardzo niewidoczny, poradził sobie Rogalski. Ale teraz szansa na kontratak dla Górnika Polkowice. Widzimy, Adamczyk, że... szuka Szuszkiewicza. Szuszkiewicz wyrzucony, ale jednak znowu skierować do bloku. Fajnie, dobrze wchodzi Maciej Bancewicz do środka. No ale no, po takim podaniu tak, to... Tak wyglądało to tak naprawdę obrońca Miedzi Legnica. No, ponad głowę wyższy, więc w tym momencie no, wydawało się, jakby troszkę Maciek speszył się, widząc taką ścianę obok siebie, można powiedzieć. I tutaj trzeba było, a widzimy, że ten Dardowi no, nie zamierza odpuszczać i szykuje następną już piątą zmianę. Teraz bodajże Leopold będzie wchodził na boisko grający z numerem 22. Tak jak wspomniałem, bodajże w poprzednim sezonie zarówno on, jak i jego brat, czołowi strzelcy w pierwszej lidze wojewódzkiej, w barwach Górnika Polkowice, i tutaj mamy na pewno będą... Oskar Leopold na placu gry, z boiska zszedł Bajerski, więc Leopold... Leopold będzie grać prawdopodobnie po lewej stronie, po prawej Maciej Bancewicz, strzelec pierwszej bramki dla Górnika Polkowice. Kacper Bajerski już nie jest na placu gry. 2-2. Także można powiedzieć, że ten robi no, sporo odświeżenia w drugiej połowie. Postanowił wprowadzić po bokach na prawej stronie. Na zarówno... Zobaczmy, czy będzie pierwszy. Pierwszy był niezgoda, ale bliski był stępień. Fajna piłka. Kończąc moją myśl, no, na czterech zawodników, którzy występują w bocznych sektorach boiska, którzy rozpoczynali ten mecz, pozostał już tylko Bogacz na lewej obronie Górnika Polkowice, tak, to już zarówno Fryzowicz, Baranowski, jak i Bajerski z tego boiska zeszli. Tutaj Skrzypczak, tutaj ma teraz... Rogalski przy nim, Skrzypczak doświadczony przeciwko młodemu Rogalskiemu, ale Rogalski jak na razie bardzo skutecznie jeszcze kontynuują akcję piłkarze z Legnicy, ale taki strzał nie mógł zaskoczyć niezgody. No już dawno nie widziałem na żywo rzutów karnych. Powiem ci, że w poprzednich latach ten Puchar Polski bardzo często pojawiały się rzuty karne. No tutaj w tych wszystkich rozgrywkach, w których odpadały drużyny naszego regionu, to już tak wracając, sezon 2016-2017 doskonale pamiętany pewnie przez Maćka Bancewicza mecz z Rwami Zagłębia Lubin, wtedy 1-1 na boisku właśnie Maciek był jeden bramkę dla Górnika, porażka Górnika Polkowice 3-4 w karnych. Sezon 2014-2015 też taki, to jest chyba ten pamiętny sezon, w którym pomimo występu rezerw Miedzi, rezerw Chrobrego, rezerw Zagłębia, Górnika Polkowice, Puchar Polski na szczeblu okręgowym zdobył Orkan Szczyrzykowice. No proszę, ale wtedy, zobaczmy, bo jest właśnie, dobra sytuacja, ale... I wtedy w ćwierćfinale właśnie Górnik Polkowice pokonany w rzutach karnych przez Orkan, w meczu było 2-2, bramki dla Polkowicza wtedy zdobywał Jurek oraz Kasiński, więc to były naprawdę odległe czasy, ale Orkan wtedy naprawdę zaskoczył wszystkich i no i potrafił poradzić sobie, a znowu jeśli mówimy o Orkanie, to sezon 2020-2021, półfinał Pucharu Polski na szczeblu legnickim, Miedź Legnica, Orkan Szczyrzykowice 1-1 w meczu i 5-4 w karnych dla Orkana Szczyrzykowice, więc zarówno jedni, jak i drudzy mają swoje CV w ostatnich latach porażkę w porzutach karnych właśnie z Orkanem prowadzonym wtedy jako liderem Jarkiem Gambalem, obecnym zawodnikiem Iskry Księgienice, a to sam Bancewicz. Ale wyrzucony do Rysia. No Adamie, te historie fenomenalne. Zaraz wrócimy na boisko. Myślę, że jeszcze nam coś opowiesz. Bancewicz, dobra piłka w pole karne, ale skutecznie wybijają piłkarze Miedzi. No, ja wiem, że ty znasz całą historię. Tutaj jesteś dyrektorem w tym okręgu, więc doskonale wiesz, co się dzieje w tych rozgrywkach. Bancewicz nie miał szansy sięgnąć do tej piłki. Rogalski naciska na Skrzypczaka, który napastnik Miedzi jest we własnym polu karnym. Ten jednak skutecznie radzi sobie i próbują, ale przebił to próba przebicia się zakończona wybiciem przez Rysia, czyli mówisz, że
jeżeli w tym meczu dojdzie do rzutów karnych, to w końcu któryś z tych zespołów zaliczy zwycięstwo. Szczerze powiedziawszy, jak tak przeglądałem historię, to jedni jak i drudzy no nie mają do szczęścia do tych rzutów karnych, więc... Czyli będzie 12 do 11 Polski, czy 2 do 1 na przykład. Więc tutaj naprawdę no, do zwycięstw w rzutach karnych nie mają tego szczęścia, no ale ktoś tu będzie musiał wygrać. Myślę, że zarówno jedni, jak i drudzy jeszcze w te pozostałe 17 minut regulaminowego czasu gry stworzą sobie sytuację i będą chcieli rozstrzygnąć to w regulaminowym czasie gry, nie pozostawiając no, wszystkiego na rzuty karne, szczególnie, że no, zarówno jeden, jak i drugi bramkarz no, na pewno w pierwszej połowie na pewno mogą powiedzieć, że no, nie są to ich najlepsze występy, więc będą mieli ewentualną szansę na rehabilitację. Duża reprymenda dla Rysia od sędziego Nawracaja. Znowu długa piłka w pole karne, ale znowu bez problemu. Ja mam wrażenie, że w szatni mogło paść jakieś stwierdzenie od trenera Bulińskiego, czy od sztabu, czy nawet wewnątrz od tych doświadczonych zawodników, bo wydawało mi się, że w tym momencie Marcin Garb próbował zrobić to samo, co Szymon Skrzypczak na początku. Po straconej bramce na 2-2, czyli lobować bramkarza. Widzimy, że bramkarz Górnika wychodzi bardzo wysoko i to jest też szansa dla zespołu, który no, byłby w stanie no, przelobować tego bramkarza. To raz, dwa, gra pod słońce, trzy, wiatr wieje dokładnie w jego stronę, więc te wszystkie okoliczności powodują, że nie jest to taki zły pomysł, chociaż na razie nie przyniósł żadnego efektu bramkowego dla Miedzi. Adamczyk. Adamczyk mocno w środku, bardzo ładnie znalazł Bancewicza. Bancewicz ma otwarte pole do gry, szuka Rysia. Ryś znowu krótko rozgrywają piłkarze Górnika Polkowice w polu karnym Miedzi. Jest fajna piłka, Adamczyk przewrotką, ale ostatecznie radzą sobie z tym obrońcy. Nie był to celny strzał i zacznie od bramki Draczenko. No, Adamczyk chciał tutaj nam się zapisać taką brameczką, powiem Ci, Adam, Stadiony Świata. No tak, tylko że ta... Trzeba przyznać, że spora niefrasobliwość w szeregach obronnych Miedzi Legnica, no bo w momencie, gdy ta piłka gdzieś wędrowała sobie na piątym metrze, no nikt nie ekspediował ją gdzieś nie wiadomo jak daleko, ale no, to mogło spowodować fakt, że mielibyśmy spory problem, jeśli chodzi o obronę. Ktoś tam pewnie wszedł w te pole karne i skierował piłkę do siatki. Krótko rozgrywają piłkarze Górnika Polkowice. Trener Dobi skacze przy linii, tłumacząc, którędy mają grać. No, tak jak stara się robić, jak nie wiem, jak zawodnicy, którzy grają w FIFA, dosłownie pokazuje, jak po kolei mają te podania wyglądać. No, ale na spalony złapany jeden z zawodników Górnika Polkowice wznawia Miedź. Będzie kolejna zmiana z numerem 6. Na boisku pojawi się Poznański. Zaraz zobaczymy jeszcze, tak nie, jednak sędzia Nawracaj pozwala na to, żeby doprowadzić do tej zmiany. A boisko opuści napastnik Stępień. Gości boisko opuścił w 79. Piotr Stępień, a na murawie jest na murawie 6. Luis Poznański. Luis Poznański z numerem 6 będzie operować gdzieś w okolicach lewego skrzydła. Z tego co widzimy, Marcin Garuch przechodzi do ataku. Marcin Garuch to może zagrać chyba poza środkiem obrony na każdej pozycji w swoim zespole, bo występował i na lewym skrzydle w tym meczu. Widziałbyś Marcina Ranca? Nie, no przepraszam, no oczywiście, no jeszcze mamy tutaj Adamie, faktycznie przecież nie mógłby być bramkarzem. Co mówię? Ryś, Bancewicz, faulowany Ryś. Teraz widać było to doświadczenie Marcina Garucha, który wszedł przed tą piłkę, uniemożliwił Maćkowi Bancewiczowi tak. wznowienie gry, czego domagał się od doświadczonego zawodnika Górnika, trenerowi. Można przeszkadzać rywalom w taki sposób, że sędzia upomina, można robić to z klasą, jak przed chwilą zrobił Marcin Garuch, co Państwo widzieli. No jednak doświadczenie, zarówno doświadczony Bancewicz, jak i Garuch w tych końcówkach są bardzo przydatni. Skrzypczak zagrywa do Poznań w kierunku poznańskiego, bo to zagranie nie było zbyt celne. Piłka skierowana przez obrońcę w stronę bramki, czego nie powinno się robić, bo widzieli Państwo, z jakimi problemami niezgoda musiał sobie radzić. Wybił tę piłkę na aut Garuch.
Dobra, ruch, jest okazja, będzie strzał, jest strzał, jednak radzą sobie z nim obrońcy Górnika Polkowice. Pancewicz klei piłkę do nogi, podnosi głowę, szuka Szuszkiewicza, nie to Adamczyk, Adamczyk tutaj w rywalizacji z Józefiakiem, ale skutecznie wybija obrońca Miedzi Legnica, jest faul na Rogalskim przez Poznańskiego, no pod wzrosło nam tempo tego meczu w ostatnich minutach, ale teraz znowu stały fragment gry i do piłki idzie Ratajczak. Tak, 12 minut do zakończenia regulaminowego czasu gry. Powoli zmierzamy się do końcówki. Myślę, że te co najmniej 3-4 minuty za te wszystkie zmiany przedłuży się, będzie nawracał, ale teraz Maciek Bancewicz do środkowania. Bancewicz w kierunku bramki, ale radzi sobie Draczenko. No już jak nie, koledzy próbują przewrotkami i nie mogą oddać celnego strzału, to po prostu Maciek no, wkurzył się i skierował piłkę do bramki, ale poradził sobie bramkarz Miedzi. Teraz była okazja, ale no już tak na wykroku tam złapany Leopold nie miał szans, upadając na oddanie celnego strzału. Znowu Draczenko. 11, troszeczkę ponad 11 minut do końca regulaminowego czasu gry. Tak jak mówiłeś, Adamie, kilka minut zapewne doliczy sędzia, bo przecież mieliśmy liczne zmiany, były żółte kartki. Zaczyna Ryś. Cały czas szukają Maćka Bancewicza. No zobaczyli, że jakościowa zmiana się pojawia na boisku. Skutecznie Ratajczak powstrzymał tę piłkę przed tym, żeby dotarła do Skrzypczaka. Ale wydaje się, że bardzo fajny pomysł, jeśli chodzi o Marcina Garucha. No, gdyby no, ślizgiem tego nie przeciął no, obrońca Górnika Polkowice, to Skrzypczak stanąłby przed naprawdę dobrą szansą na wyjście, na prowadzenie. I widzimy, że ta dwójka najbardziej doświadczonych zawodników w tym zespole rozumie się bardzo dobrze i na pewno jeszcze będą mieli swoje sytuacje, żeby powalczyć o tą bramkę, a na razie Leopold, to... Leopold bardzo skutecznie, no podoba mi się ten zawodnik po wejściu na boisko, po prostu z wodem ciała zmylił obrońcę, ale już teraz został dogoniony i dużo liczniej Legniczanie we własnym polu karnym, Drewniak niewidoczny, Drewniak strzela, Draczenko ma problemy, wypluwa tę piłkę, ale ostatecznie jednak po nią sięga. Przepraszam? Diaczenko, przepraszam, najmocniej. Cały czas źle nazywałem bramkarza Miedzi, ale to po prostu we własnych notatkach sobie źle odnotowałem to nazwisko. Dokładnie, ale zdążyliśmy jeszcze kilka minut przed końcem tego meczu zrobić poprawkę. Oczywiście bramkarza zespołu z Legnicy przepraszamy za ten błąd. Tak, przepraszamy bramkarza Miedzi, 2 Legnica. Tak to bywa, no szanowni państwo, no to jest jednak poziom okręgowy. My tutaj nie mamy takich dostępu do takich danych jak chociażby komentatorzy Kanalu Plus czy TVP Sport. Dokładnie, tutaj widzimy, że Górnik będzie konstruował kolejną akcję. Wciąż w obydwu zespołach zawodnicy intensywnie się rozgrzewają, więc możemy się jeszcze spodziewać zapewne kolejnej zmiany. Górnikowi podaje, że pozostała jeszcze jedna opcja na wymianę zawodnika. No więcej tych opcji na pewno ma trener Buliński. Już 5 zawodników wprowadził trener Dobi, więc... Dokładnie, czyli jeszcze jedna, 6 zmiana pozostaje w jego obwodzie. No myślę, że no może to też być taka zmiana typu podrzuty karne, jeśli faktycznie końcówka nie przyjdzie się nam rozstrzygnięcia. Bancewicz do Szuszkiewicza. Szuszkiewicz szuka Rysia. Bancewicz faulowany w tej sytuacji. Tak. Jest faul, będzie tuż przed polem karnym możliwość ustawienia futbolówki przez prawdopodobnie właśnie Maćka Bancewicza, który już to czyni. Podchodzi jeszcze do niego Szymon Drewniak, prawdopodobnie któryś z tych dwóch piłkarzy. Będzie próbować strzelać na bramkę Diaczenki. Jest jeszcze opcja Mariusz Szuszkiewicz, który wielokrotnie także pokazywał, że potrafi uderzyć z tej pozycji, no ale wydaje się, że no większość to są zawodnicy prawonożni, to nie jest zbyt dobra pozycja dla graczy z prawonożnych. Widzimy tam 5 zawodników przy piłce, a 3 w polu karnym. Takie moment po prostu 5 wykonujących, a 3 czekających na piłkę. No ale coś tam Szuszkiewicz powiedział młodszym kolegom. No, nie wszyscy tam młodsi faktycznie, ale kapitan dał polecenia, co mają zrobić z tą futbolówką. Bancewicz przebiega, jest próba w tym momencie na Ratajczaka, ale 2 razy nieskutecznie środkowy obrońca Górnika Polkowice. Najpierw w mur, później za linię końcową. Tak, jak wspomnieliśmy, to była ciężka, trudna pozycja dla zawodnika uderzającego prawą nogą, więc no, trafiło na obrońcę, który
wykonuje dobrze ułożoną lewą nogą. No co prawda nie w tym momencie, nie w tej sytuacji, ale no, na pewno było to zdecydowanie łatwiejsze do zrealizowania niż gdyby dysponował drugą nogą, bo to jest widzimy błąd. Szukają Marcina Garucha, ten jest absolutnie wszędzie na boisku. Od obrony do ataku, ten kapitan rezerw prowadzi swój zespół do tego. Marcin, ale przed chwilą Szymon Skrzypczak był na prawej obronie. No, widzisz, no właśnie, trzeba sobie radzić. Marcin był na tym na szpicę, teraz jak widzimy, tak, taki zawodnik 6-8 w pewnym momencie, teraz Szymon pomału wraca na swoją pozycję, no ale także widać, że obydwaj ci doświadczeni zawodnicy starają się łatać te dziury, które powstają w poszczególnych miejscach, no i na tyle, na ile siły im starcza. Teraz doświadczenie Maćka Barcewicza. Sięgnie do tej piłki, jest Adamczyk, ale uprzedzony przez grającego z numerem 59 Strużyńskiego. Będzie tylko rzut rożny dla podopiecznych trenera Dobiego. Jeszcze 6 minut i kilkadziesiąt sekund do 90 minuty, kiedy dowiemy się, ile przedłuży sędzia. Nawracaj to spotkanie. Dokładnie, po raz kolejny Maciek Bancewicz podchodzi do piłki. On ma, tak wspomnieliśmy, ułożoną nogę, więc można się spodziewać dobrego dośrodkowania. No, tym razem troszeczkę gorzej, ale troszeczkę po płochu. Skutecznie jednak wybijają piłkarze Miedzi. Pani, teraz Maciek będzie rozpoczynał od rzutu z autu, chyba że odda koledze piłkę, i tak też się dzieje. I sam powędruje, będzie wędrował pole karne, żeby no, zagrozić bramce Diaczenki. No bo tutaj zaczynam się też obawiać, czy obydwa zespoły już nie zaczną bardziej kalkulować, żeby nie stracić bramki, żeby ją zdobyć. Aczkolwiek takie wrażenie mamy się już szczególnie o Miedzi od kilku minut, że tam wielkiego ataku nie ma, chociaż teraz... Dobry przechwyt, ładnie ryś. Drewniak znalazł Szuszkiewicza, Szuszkiewicz broni Diaczenko. Jeszcze w tym momencie obrońca leżąc na boisku zagrał piłkę głową. No, kapitan Górnika Polkowice nie zaliczy tego meczu do udanych. Stanął twarzą twarz z bramkarzem Miedzi, ale zmiany na tablicy wyników nie widzimy. Może teraz ponownie skutecznie wybije Józefiak. Dokładnie, no Mario no, tak doświadczony napastnik, zdobywający w historii tyle bramek, no taką sytuację musi wykorzystać. Ale momencie. Proszę, zobaczmy teraz po drugiej stronie, czy zdążyli obrońcy Górnika Polkowice. No było na styk, jeden minięty, drugi minimalnie zdołał wybić tę piłkę, a Miedź stanęłaby przed fenomenalną okazją w końcówce tego meczu. Ależ mi się podoba ten obrońca Józefia. Fenomenalnie po prostu rozgrywa grającego w Górniku Polkowice Szuszkiewicza. Skrzypczak, zobaczmy, robi się dużo miejsca, ale jest tutaj skuteczna interwencja. Twierdzą pewnie, że ręką, przecież on, stąd widzieliśmy, że zagrał głową obrońca Górnika Polkowice. No, jak taki trochę piłkarski ping-pong tam się zrobił, w jedną, w drugą stronę. Adamczyk utrzymuje się przy piłce, zobaczmy, Adamczyk jeszcze bardzo robi rundkę. Bardzo ma rozegrać tą piłkę teraz Leopold. Tak, bo tutaj jedna część, że tak powiem, w tych zawodów jest na jednej połowie, druga na drugiej i tak naprawdę przez środek ta piłka przelatywała przez jakiś czas. Dużo się zrobiło, no najwięcej to w tym momencie dobiegania, to ma chyba właśnie Maciek Mancewicz, który grając na prawej stronie boiska, no za każdym razem rzuty rożne, jak już padają z lewej strony boiska, wędruje tam konsekwentnie, dośrodkowuje, a po chwili wraca na swoją pozycję. Zobaczymy, co tym razem Bancu wymyśli. Będzie dobra piłka, ale znowu ten napastnik broni, ale teraz fenomenalny strzał Drewniaka, no fenomenalny, ale jednak kilkanaście, jeśli może kilkadziesiąt centymetrów nad poprzeczką bramki Diaczenki. Nie udało się skierować doświadczonemu pomocnikowi tej piłki do bramki Miedzi. Pozostało nam już dosłownie kilkaset sekund tego spotkania. Adam się uśmiecha. No. Kilkaset sekund, tak. To jest 15 minut nawet. No, ja nie wiem, ile doliczy sędzia nawraca i słuchaj, nie, to jest takie w dobie VAR-u, nie takie doliczenia, czy na Mistrzostwach Świata już bywały. Kończymy 87 minutę, 3 minuty regulaminowego czasu gry. Plus, tak wspomniałem wcześniej, wydaje mi się, że to będą plus 3, 4, maksymalnie 5 minut doliczonych przez sędziego nawracania, czyli zostanie nam tak naprawdę 7. Może 8 minut tego meczu i na pewno jeszcze sytuację w tym spotkaniu będziemy mieli, bo widzimy, że robi się coraz więcej miejsca. Obydwa zespoły atakując, no, starają się
starają się Poznański także kontrolować. Rogalski, Poznański, skutecznie, obok niego Rogalski, Poznański nie dał rady dośrodkować w, tak, żeby piłka została na boisku, wznowi niezgoda. Krótko. No grają krótko po depresji trenera Dobiego. To jak tylko zorientował się w tym trener Duliński, to od razu na swoim podopiecznym podejść wyżej i dlatego duże problemy w ataku mają piłkarze Górnika Polkowice, ale swoje szanse również, znaczy wykorzystali swoje szanse piłkarze Miedzi, którzy tak naprawdę dużo skuteczniej zachowywali się pod ręką niezgody niż podopieczni trenera Dobiego w tym meczu. Ale oczywiście nie ferujmy wyroków. Po raz kolejny Józefiak wyjaśnia. Świetny obrońca, naprawdę myślę, że jedna z jaśniejszych postaci na boisku w tym meczu. Nie ma faulu za nim sędziego. Lecimy w drugą stronę. Szuszkiewicz szuka Adamczyka. Adamczyk i znowu Diaczenko. No w końcówce ten bramkarz naprawdę miał okazję do tego, żeby się rozgrzać i będzie przed tą potencjalną serią rzutów karnych już po kilku interwencjach, które uratowały jego zespół przed stratą trzeciej bramki. Dokładnie, tutaj ta końcówka jest naprawdę zaczyna być bardziej pod dyktando Górnika, który jest bliżej zdobycia tej bramki. Widać, że Miedzianka już bardziej oczekuje to, żeby dotrzymać ten wynik meczu i tutaj zobaczymy, co po raz kolejny z rzutu rożnego zapoda nam. Bancewicz. Dobra piłka, skutecznie Skrzypczak i nikogo tam nie ma. A wracając jeszcze do Józefiaka, zawodnik z rocznika 2001, więc wciąż stosunkowo młody obrońca, który na pewno pokazuje, że no, warto zwrócić na niego uwagę. Pancewicz, skuteczna interwencja i kolejny już niezliczony wręcz rzut rożny dla Górnika Polkowice. My zbliżamy się już powoli, kończy nam się 90 minut tego spotkania, więc będziemy oczekiwać na to, co zrobi sędzia Marcin Nawracaj. Myślę, że zawodnicy oraz sztaby obydwu zespołów też na to czekają. Żeby Drewniak będzie strzelał, Drewniak sprzed pola karnego trafia, no jak żeby w kogo, przecież w Józefiaka. I ten Marcin Garuch teraz głową próbował powalczyć o tą piłkę. Tak jest, tak było, Adamie, tak było. Leopold. No ja nie wiem, czy nie, to Błancewicz zamienił się skrzydłem z Leopoldem i teraz po lewej stronie Hasa. Nie widzę, 3 minuty, dobrze widzę? 3 minuty chyba doliczył sędzia. 3 minuty doliczył Nawracaj, sędzia. A więc znowu kierujemy nasze myśli w kierunku Marka Dubały, co najmniej 3 minuty. Dokładnie, Marcin Garuch odrzucił piłkę dalej Maćkowi Bancewiczowi. Widzimy, że tam sędzia nawraca i idzie. O, widzimy, że trwają dyskusje. No. Marcin Garuch konsekwentnie odsuwa piłkę. Teraz każe odejść kapitanowi Miedzi Legnica sędzia nawraca i będzie Bancewicz dośrodkowywać. No myślę, że kibice zgromadzeni na tym obiekcie w Polkowicach nie narzekają. Ciekawa piłka była do momentu, kiedy nie wylądowała w rękach Diaczenki, no bo w momencie, kiedy się tutaj, no i będzie chyba rzuca kartka za Szuszkiewicza. Tak, ukarany kapitan Górnika Polkowice rzutą kartką w końcówce tego meczu. Zostało nam raptem 100 2 minuty do końca tego meczu. Z tego, co doliczył sędzia, ale kolejne sekundy. Chciałem znowu, wiesz, wymienić setki sekund. Liczyłeś, dlatego tak długo to trwało. Dziękuję Ci, Adamie. Matematyka to również bardzo ciekawy temat podczas naszych transmisji. No ale wracamy na boisko do Polkowic. Garuch. No, ciekawa dobra, piłka. Mądra piłka. Troszeczkę lżejsza mogłaby sprawić, że sięgnąłby do niej Trużyński. Poznański Garuch. Poznański jednak nie tak chętnie jak kapitan Miedzi. Młodszy kolega powinien patrzeć, że kapitan dość ostro próbował, znaczy tak mocnym pressingiem zaatakować Rogalskiego. Druga strona wydaje się, że mieć już pogodzona z tym, że przejdzie do rzutów karnych, ale Polkowiczanie jeszcze próbują. Jest Ryś, jest tutaj po prawej stronie, ale nieskutecznie Rogalski jeszcze, ten skutecznie powstrzymany przez Poznańskiego. No i czy to będzie kontra Miedzi? Jednak chyba Drewniak, tak, Drewniak opanował tę piłkę, no ale opanował, spowodował przerwanie ataków, znowiem z autu piłkarze Miedzi. Jesteśmy coraz bliżej rzutów karnych. Wielkie emocje tutaj za chwilę mogą zapanować w Polkowicach, bo trzeba przyznać chyba
Andrzej, że to taki sprawiedliwy wynik. Wydaje się, że tutaj nie było jakiegoś zespołu, który no, zdecydowanie by przewyższał swojego rywala i ten remis, no wiem, że piłka potrafi być niesprawiedliwa, akurat w tym wypadku no tak nie było. Mi się wydaje, że Polkowiczanie byli bardziej aktywni na boisku, jednak trzeba oddać jeszcze jedna żółta kartka grający z numerem 15. Kaczęba, ukarany przez sędziego Nawracaja. Górnik Polkowice był bardziej aktywny, ale myślę, że Miedź absolutnie była na to przygotowana. Oni dokładnie wiedzieli, na jaki teren jadą, z jakim rywalem będą się mierzyć i liczyli na te kontry. Zaskoczyli dwukrotnie bramkarza Niezgodę, no i spowodowali, że ten trzecioligowiec, no jeszcze poza tą akcją, którą teraz czekamy. Aktywny, zgodzę się, aktywny, tylko nie zawsze aktywność przekłada się na liczbę sytuacji, które koniec końców no dają tą największą przewagę, jeśli chodzi o zespół. Tak, ale wymienialiśmy nazwisko Diaczenki w końcówce całkiem sporo. A w międzyczasie sędzia Nawracaj kończy regulaminowy czas gry, więc tak jak wspominaliśmy wcześniej, będziemy świadkami rzutów karnych i tutaj to one właśnie zadecydują o tym, kto zdobędzie Puchar Polski na szczeblu strefy Legnica. Tak, będą przed nami rzuty karne, seria jedenastek na antenie Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. To już miała miejsce w zeszłym sezonie, a teraz chwilka przerwy.
Marcin Garuch i Mariusz Szuszkiewicz brali udział w losowaniu, na którą bramkę będą strzelane rzuty karne, bramka po prawej stronie, czyli napastnicy czy strzelający będą mieli pod słońce. Troszeczkę ułatwione zadanie będą mieli bramkarze, którzy tą futbolówkę będą mieli za swoimi plecami. Zacznie Górnik Polkowice. No, statystycznie te pierwsze rzuty karne wykonywane w serii jedenastek dają większe szanse na awans. Jest to procentowo mała różnica, no ale tak pokazuje statystyka, że my lubimy w naszych transmisjach matematykę, to również i statystyka musiała się pojawić. Pierwszy podchodzi doświadczony Szymon Drewniak. Dokładnie, Drewniak będzie pierwszy, starał się pokonać Diaczenkę. I to on no, może dać albo przewagę psychologiczną, albo wręcz przeciwnie, oddać tą inicjatywę rywalom. Zobaczmy, Drewniak czy Diaczenko. Drewniak ustawił futbolkę, Drewniak strzela i jest pewnie 1-0 prowadzi Górnik Polkowice. Pierwszy celny rzut karny, nieobroniony przez bramkarza kompletnie zmylonego, który rzucił się w przeciwny róg swojej bramki. No i teraz niezgoda w drobnej grze psychologicznej. No właśnie te rzuty karne bardzo mi się podobały w serialu Sędziowie, jak Szymon Marciniak opowiadał o serii jedenastek, która decydowała o Mistrzostwie Świata. Niezgoda próbuje sobie pogrywać ze swoim rywalem Żarkowskim. Żarkowski ustawił futbolówkę, Żarkowski kontra Niezgoda. Żarkowski tak samo jak Drewniak, ten sam róg. No i mamy 1-1. 1-1, a tak wspomnieliśmy, Karkonosze Jelenia Góra awansował do finału strefowego w strefie Jelenia Góra, gdzie zmierzą się z Zapisem Jędrzechowice, a ja dostałem zdjęcie od trenera Kołodziejczyka, że ogląda nas w tym momencie, więc serdecznie pozdrawiamy selekcjonera naszej reprezentacji UEFA Regions Cup i trenera trzecioligowego Karkonosze Jelenia Góra. Serdecznie pozdrawiamy pana trenera, gratulujemy awansu. Środkowo obrońca Łazarz naprzeciwko Diaczenki, bramkarz Miedzi dużo spokojniejszy niż bramkarz Górnika Polkowice. Zobaczmy Łazarz, czy trafi? Trafił. Wyczekał go Diaczenko, ale ta piłka nie szła w środek bramki, więc w takiej sytuacji, jeżeli futbolówka zmierza do bramki, to bramkarz nie ma najmniejszych szans na skuteczną interwencję. 2-1. Prowadzi Górnik Polkowice. Ciara, środkowy pomocnik, bardzo niewidoczny w tym meczu. Naprzeciwko Niezgody. Niezgoda nie cofa się do linii, jeszcze teraz dopiero spokojnie cofa się bramkarz Górnika Polkowice, naprzeciwko którego stoi Ciara. No zobaczymy, czy ten środkowy pomocnik po niewidocznym meczu trafi do bramki, strzelił! No jest 2-2, na razie piłkarze w każdej serii wybierają te same narożniki. Strzały w pierwszej serii trafiały w prawy róg bramki, patrząc z perspektywy bramkarza, w drugiej serii w lewy róg tej bramki na obiekcie w Polkowicach. Ten, który bardzo ładnie pokazywał nam się w drugiej części gry, Ratajczak, kolejny środkowy obrońca w zespole Górnika Polkowice, lewonożny. Zobaczymy, jak zacznie tą trzecią serię obrońca Górnika Polkowice, Ratajczak czy Diaczenko. Jest gwizdek. Ratajczak odetchnął. Ratajczak w lewy bruk, róg Diaczenki. Futbolówka ląduje w siatce. Na razie bezbłędnie już połowa tych jedenastek, które są w serii po 5. Dokładnie, teraz do piłki podchodzi najbardziej doświadczony zawodnik na boisku dzisiaj, jeśli chodzi o obydwa zespoły, więc... Ładne zachowanie Ratajczaka, doceniam Marcina Garucha, przybił piątkę, jakby życzył powodzenia, mimo tego, że to zespół rywali. Marcin Garuch trafia do bramki, no, jest 6 karnych i 6 bramek strzelonych przez oba zespoły, zostały po 2, no jakby tutaj psychologicznie... Odpowiedź kapitana Kapitana. Tak, kapitana teraz. Kapitana odpowiada teraz Mario Szuszkiewicz. Podchodzi do rzutu karnego, no Marcin Garuch swoje wykonał jako kapitan, pewnie pokonał bramkarza, zobaczymy jak będzie w przypadku Mariusza, który wspomniałeś, no nie był to najlepszy mecz tego zawodnika w dniu dzisiejszym, no ale takie doświadczenie przy rzutach karnych no, bardzo często skutkuje tym, że no udaje się Szuszkiewicz, Diaczenko, Szuszkiewicz trafia do bramki, 4-3. Nie rozstrzygnęli na poziomie serii pięciu rzutów karnych. Często mówi się, że no, zawodnicy, którzy grają bardzo dobrze w meczu, no, w takich momentach mają
to jest Józefia, która wchodzi, którego chwaliliśmy jako tego lidera defensywy zespołu z Legnicy. On tutaj naprawdę robił kawał dobrej roboty, on wybijał to z głowy, to granie w piłkę ofensywnym zawodnikom Górnika. Zobaczymy, jak się spisze w serii jedenastek. Józefiak nie zgoda, Józefiak broni! Właśnie, tak, a więc klątwa komentatorów zadziałała. Chwalony przez nas Józefiak jest pierwszym zawodnikiem, który nieskutecznie nie skierował piłki do bramki. I teraz Maciek Mancewicz, jeśli trafi, Maciek Mancewicz, ale jego też chwaliliśmy. Jego też chwaliliśmy w trakcie tego meczu, więc zobaczymy, czy tutaj ten, który zrobił największy wiatr w drugiej połowie w zespole Górnika Polkowice, da im awans. Mancewicz, tak jest! Blisko był Diaczenko. Puchar Polski w strefie Legnica pokonuje rezerwy Miedzi Legnica, które tym samym nie obronią tytułu przed roku. Szanowni Państwo, to były bardzo ciekawe zawody. Otworzyliśmy rundę wiosenną na Dolnym Śląsku na poziomie regionalnym. Tym finałem strefy okręgowej Legnicy. Ze mną komentował ten mecz Adam Michalik, Andrzej Padniewski. Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy za obecność podczas tego meczu. Na Dolnym Śląsku trwają zimowe spotkania z klubami, które są członkami Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. Do tej pory zorganizowano już 6 spotkań w strefach Jelenia Góra i Wałbrzych. Bardzo ciekawa dyskusja, merytoryczna dyskusja. Cieszy fakt, że te pomysły, które staramy się prezentować w ramach tych spotkań cyklicznych i te pomysły, które proponujemy klubom na czas właśnie kolejnego sezonu, na sezon 24-25, że te pomysły spotykają się z feedbackiem ze strony klubów, że widzimy, że pewne z rozwiązań proponowanych przez nas, a są to rozwiązania, które napływały do Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej z różnych środowisk, bo i od klubów, i od zawodników, i od sędziów, i od trenerów, że te założenia, te pomysły są teraz weryfikowane przez środowisko,
właśnie w tym kierunku chcemy zmierzać, że zanim uchwalimy te zmiany, zanim wprowadzimy coś nowego, chcemy najpierw zweryfikować, czy jest to akceptowalne właśnie przez kluby Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. Zadowolenia z organizacji takich spotkań nie ukrywają klubowi działacze. Uważam, że to świetna inicjatywa, tym bardziej, że nowy rok, również nowe ciekawe pomysły przez Dolnośląski Związek Piłki Nożnej, ale też nowe wytyczne dla klubów, które... Zapraszamy już wszystkich zawodników, żeby ustawili się z tamtej strony przed stolikiem, na którym stoją okazale kucharów wędrowane przez Dolnośląski Związek Piłki Nożnej. Także zapraszamy już piłkarzy obu drużyn. Puchary wręczą prezes Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej pan Andrzej Poleski oraz wiceprezes Łukasz Szejkowski oraz dyrektor podokręgu Legnica Adam Michalik oraz jest wśród nas również prezes Górnika w okolice Piotr Kalarzewski. Ja myślę, że wszystkim piłkarzom, którzy dzisiaj byli na boisku, należą się gorące, gorące brawa.
Na Dolnym Śląsku trwają zimowe spotkania z klubami, które są członkami Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. Do tej pory zorganizowano już 6 spotkań w strefach Jelenia Góra i Wałbrzych. Bardzo ciekawa dyskusja, merytoryczna dyskusja. Cieszy fakt, że te pomysły, które staramy się prezentować w ramach tych spotkań cyklicznych i te pomysły, które proponujemy klubom na czas właśnie kolejnego sezonu, na sezon 24-25, że te pomysły spotykają się z feedbackiem ze strony klubów, że widzimy, że pewne z rozwiązań proponowanych przez nas, a są to rozwiązania, które napływały do Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej z różnych środowisk, bo i od klubów, i od zawodników, i od sędziów, i od trenerów, że te założenia, te pomysły są teraz weryfikowane przez środowisko. Właśnie w tym kierunku chcemy zmierzać.